morning, dzisiaj rano, I want to talk about a subject. Chcę rozmawiać o pewnym temacie. I've titled it "Growing in Divine Nature." Który zatytułowałem "Wzrastając w Bożej naturze." How do we grow in divine nature? Jak wzrastać w Bożej naturze? Our foundational scripture is 2 Peter chapter 1, verse 2 to verse 4. Naszym głównym wersetem będzie drugi list Piotra, werset, rozdział pierwszy. Chapter 1, verse 2 to verse 4. Let's read that. Drugi Piotra 1, 2 do 4. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. What do we do, verse 4? Yes. Okay. So what we see here, to, co widzimy tutaj, first of all, we see in verse 3, w trzecim wersecie, it says that His divine power has given us all things pertaining to life and godliness. Jest napisane, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Right? His divine power has given us all things. Czyli Jego boska moc obdarowała nas wszystkim. Okay, what is all things? Co jest to wszystko? All things means all things. Wszystko to wszystko, wszystkie rzeczy. Right? Not some things. A nie jakieś rzeczy. Not few things. Albo parę rzeczy. All things. Wszystkie rzeczy, wszystko. Right? Everything you need for life, His divine power has already given to you. Wszystko to, czego potrzebujesz do życia, to boska Jego już moc obdarowała cię tym. Right? It's not going to give to you, but it's already given to you. Nie będzie to tobie dane, ale już zostało tobie dane. This is past tense. To jest czas przeszły. As far as heaven is concerned, jeśli chodzi o niebo, it's already done. To już się wykonało. Come on. As far as heaven is concerned, it's already done. Jeśli chodzi o niebo, to już się wykonało. Okay? In the spirit realm, w świecie duchowym, w wymiarze duchowym, right? Your future is your present. Twoja przyszłość jest twoją teraźniejszością. Come on. Your future is already your present. Twoja przyszłość jest już twoją teraźniejszością. Right? God has already in the spirit realm given you His breakthrough, given you His healing, given you His blessing, given you everything you need for life. W Bożym wymiarze Bóg już dał ci wszystkie twoje przełomy, uzdrowienia, błogosławieństwo, wszystko co potrzebujesz w swoim życiu. Right? Tell your neighbor everything. Powiedz do sąsiada wszystko. Right? He's given you everything. Dał ci wszystko. Right? So number verse 4 says. A w czwartym wersecie, which has been given to us exceeding great precious promise. Jest napisane, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Right? In case you didn't understand verse 3, he's trying to re-emphasize in verse 4. W razie gdybyście nie zrozumieli wersetu trzeciego, Pismo to podkreśla jeszcze mocniej w wersecie czwartym. Exceeding great precious promises. Drogie i największe obietnice. Right? Not little, not small. Nie jakieś małe obietnice. Not insignificant. Nie jakieś nieważne, nieistotne. But a lot of promises. Ale wielkie, duże i wiele obietnic. A lot of breakthrough. Wiele przełomów. Come on. Dalej, no. A lot of breakthrough He's given us. Dał nam wiele przełomów. A lot of breakthrough. Wiele. Right? You see, if not, why do people want to become Christian? Bo jeśli tak by nie było, to po co zostawać chrześcijaninem? If your Christian life is no different from an unbeliever's life, why they want to become Christian? Jeżeli twoje życie chrześcijańskie niczym się nie różni od życia niewierzącego, po co zostawać chrześcijaninem? Might as well stay as an unbeliever. Równie dobrze zostajemy niewierzącym. But you see, the exception is because we became Christian. Ale widzicie, wyjątek polega na tym, że dlatego, że zostaliśmy chrześcijaninem. Exceeding. Takie niesamowite, obfitujące. Great. Wspaniałe. Precious. Cenne. Promises. Obietnice. It means every morning when I wake up. Więc powinno być tak, że każdego ranka, kiedy się budzę, I don't expect an ordinary life. Nie będę oczekiwał takiego zwyczajnego życia. I don't expect an ordinary experience. Nie będę oczekiwał zwyczajnych doświadczeń. Right? That's for the world. Bo to jest dla świata. Not for you. Ale nie dla was. Not for you. Nie dla was. Right?
morning when I wake up. Każdego ranka, kiedy będę się budził. Man, I'm just thinking. I don't know what God's going to blow out of the water. To myślę sobie tak. Ciekawe, co dzisiaj Bóg wymyśli, że eksploduje to wręcz. I have no clue. Nie mam pojęcia. But I expect. Ale oczekuję. By the time I finish the day. Że do czasu, kiedy skończy się mój dzień. It's going to be an explosion. To będzie eksplozja. I expect it. Oczekuję tego. I believe it. I wierzę w to. Because why? God's word says it. Dlaczego? Bo tak jest napisane w Bożym Słowie. Man did not say it. Nie człowiek to powiedział. Our heavenly Father said it. Ale nasz niebieski Ojciec. Hallelujah. Hallelujah. If he said it. Jeżeli on to powiedział. He will do it. To on to zrobi. Right? Tak? If he said it, he will do it. Jeżeli powiedział, to zrobi. Okay? So let's look at the process. Spójrzmy teraz na proces. I like process. Ja nauczam właśnie Biblii, więc ja lubię procesy. Right? I like to understand process. How to get this? Lubię zrozumieć ten proces, jak to zdobyć. How to experience it? Jak tego doświadczać? Right? So he says in verse 4. Mówi w czwartym wersecie. Right? Exceeding great and precious promises. Drogie i największe obietnice. Through this you become partakers of the divine nature. Abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Right? So he says that these exceeding great promises. Czyli te wielkie obietnice. Right? You will become partakers. Przez nie staniesz się uczestnikiem. Right? The word partaker means companion. To słowo uczestnik tak naprawdę znaczy też towarzysz. You will become a partner. Staniesz się partnerem, uczestnikiem. Right? You will have this experience. Będziesz doświadczał tego doświadczenia. How will you have this experience? I jak będziesz tego doświadczał? He's giving us a clue here. Daje nam tu wskazówkę, że te obietnice będą twoje. Będziesz doświadczał tych obietnic. One się staną wręcz twoją drugą naturą. One się staną dla ciebie zwyczajne wręcz. How? Ale jak? Tells you the how. I powiem wam jak. You will become partakers of the divine nature. Staniecie się uczestnikami boskiej natury. These promises, te obietnice, will become yours, staną się twoje, as the divine nature, w miarę jak Boża, boska natura, becomes yours, stanie się także twoja. See the process? Widzicie ten proces? Right? These promises, these miracles, this divine life, te obietnice, te cuda, to Boże życie will become yours, stanie się twoje, as this divine nature, w miarę jak ta boska natura becomes yours, też się staje twoja. He doesn't say nature, he says divine nature. I nie mówi tutaj o naturze, ale o boskiej, dosłownie z angielskiego, ale po naszemu Bożej naturze. Right? So here he's saying that we will become partakers. Więc staniemy się uczestnikami. In Hebrews chapter 3 verse 1 he uses the same word again. Partakers. W Hebrajczykach 3:1 znowu użyty jest ten sam wyraz, uczestnicy. Right? Here he says you become partakers of a heavenly calling. Jest tu napisane, że staliście się współuczestnikami powołania niebieskiego. Right? You become a companion of a heavenly assignment. Dosłownie stałeś się towarzyszem Bożego zadania. As you begin to grow in Christian life, you become part of sharing the word or the assignment for heaven. W miarę jak wzrastasz w swoim chrześcijańskim życiu, dzielisz coraz więcej tej części wykonywania tego Bożego zadania. Right? Now you are not just doing earthly work, but you are also doing heavenly work. Nie zajmujesz się już teraz tylko ziemskimi działaniami, ale także niebiańskimi działaniami. Right? This is important for us to understand. Ważne jest, żebyśmy zrozumieli. Right? Because now we have a human nature. Bo mamy ludzką naturę. But we also have a divine nature. Ale mamy też Bożą, boską right? naturę. The human nature is very, very simple for us. I ta ludzka jest bardzo prosta dla nas. But we don't understand the divine nature. Ale nie rozumiemy tej Bożej natury. Okay? We are in this world. Jesteśmy na tym świecie. But we are not of this world. Ale nie jesteśmy z tego świata. So every single day. Więc każdego dnia. We must learn to function. In our human nature, musimy się nauczyć funkcjonować w naszej ludzkiej naturze, but more than that, ale więcej niż to, our divine nature, naszej Bożej naturze. Right? Because we are trying to take
those things that are in the spirit. Próbujemy te rzeczy w duchu ściągnąć. And bring it into the natural. Do tego, co naturalne. Right? We are trying to take the promises that are in the spirit. Chcemy wziąć te obietnice, które są w duchu. And release it into the natural. I chcemy je uwolnić w tym, co naturalne. Are you still here? W naszej rzeczywistości. Jesteście tu ze mną? Right? Okay, so let's go on now. Idziemy dalej. Right? So the divine nature. Więc ta Boża natura must become an instinct. Musi się stać twoim instynktem. Right? When it is becomes our instinct. I kiedy się nim stanie, twoim instynktem, there's no struggle. Nie ma już wtedy zmagania. Right? When it becomes second nature to us, there's no struggle. Kiedy stanie się to twoją drugą naturą, nie ma już zmagania. Right? When the divine nature becomes normal to us, kiedy Boża natura stanie się dla ciebie normalna, there's no more struggle. Nie ma już zmagania. Right? Like for example. Na przykład. Right? You learn a musical instrument. Uczysz się grać na instrumencie. Right? Or you learn how to drive a car. Albo uczysz się jeździć samochodem. Right? When you first start learning the instrument or driving the car. Kiedy po raz pierwszy uczysz się jakiegoś instrumentu albo jeździć samochodem. It's not instinct. No nie jest to twój instynkt. Why? Dlaczego? Because there's a process before it becomes instinct. Bo musi się zadziać pewien proces, zanim right? to się stanie twoim instynktem. I know many people drive a automatic car. Wiem, że wielu z was jeździ przekładnią automatyczną. But when you drive a stick shift car. Ale kiedy masz przekładnię manualną. Right? The first time you are driving. Po raz pierwszy, kiedy jeździsz. You always release too fast. Zawsze puszczasz sprzęgło za szybko. Right? And the engine will stall. I zatrzyma ci się silnik, zgaśnie. But because you don't know. You don't know how much to release and press the gas. Bo nie wiesz, jak operować tym sprzęgłem i pedałem gazu w tym samym czasie. But after driving for 2 months, 3 months. Ale jak już będziesz 2-3 miesiące jeździł. You don't think about it. O tym nie myślisz. Right? You don't think. You know exactly. You hear the sound. You know when to release, when to let go. Po prostu słyszysz wręcz dźwięk tego silnika. Wiesz, kiedy to sprzęgło right? puścić, kiedy wcisnąć gaz. Just like playing music. Tak jak grasz na instrumencie. Right? You know, you open your eyes. You don't know where the key is. Na początku nawet nie wiesz, gdzie są te klawisze. Few months. Ale za parę miesięcy you're not even looking at the keyboard. Nie patrzysz już na klawiaturę. Why? Because it's an instinct. Bo to twój instynkt. It becomes second nature to you. Stało się to twoją drugą naturą. Okay? So many things in our life are second nature to us. Więc wiele rzeczy w naszym życiu to jest druga nasza natura. Natural things. Natural things are second nature to us. Rzeczy naturalne też, tak? To jest nasza druga natura. Right? They're second nature to us. Jest to dla nas drugą naturą, you know, some of us use a computer like second nature to us. Niektórzy używają komputerów, jakby to była ich druga natura. Right? Some mothers when they get into the kitchen, they start cooking. It's second nature. Kiedy mamy niektóre z was tutaj się dostaną do kuchni, no to już jest wasza druga natura. Right? Because they've done it. They don't even have to think. Bo robiły to już tyle razy, że już nie muszą myśleć nad tym. Right? In the same way. W ten sam sposób. Right? The divine nature of God. Boża natura. Needs to become second nature. Musi się stać twoją drugą naturą. Right? It needs to become second nature. Musi się stać drugą naturą. That means we use it so much. We don't have to think. Oznacza to, że tak wiele jej używasz, że już nie musisz myśleć. We use it so much, it becomes instinctive. It becomes a part of our process. Używasz jej tak często, że się staje twoim instynktem, częścią twojego procesu. Right? It becomes part of our understanding. Częścią twojego zrozumienia. Right? So this process becomes natural for us. I ten proces staje się tobie naturalny. Right? In the world they say in the world. W świecie mówią tak. If you do something 10,000 times. Jeżeli będziesz robił coś 10,000 razy, it becomes part of you. Staje się to częścią ciebie. But of course this is the world. Oczywiście tak mówią w świecie. Right? The things of the spirit don't take 10,000 times. Ale w duchu te rzeczy nie muszą trwać 10,000 razy. Because the Holy Spirit can teach you things very quickly. Bo Duch Święty może cię uczyć rzeczy bardzo szybko. Right? He can enable you to become part of it very quickly. Może sprawić, że będziesz częścią tego bardzo szybko. Right? So let's also look at this word partakers a little bit more. Spójrzmy jeszcze na ten wyraz współuczestnicy. Right? Hebrews 3:14 says. W Hebrajczykach 3:14 mamy napisane. It says we become partakers of Christ. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa. Right? He says that now we are companions of Christ. Jesteśmy teraz jakby towarzyszami Chrystusa. We share the identity of Christ. Współdzielimy taką samą tożsamość jak Chrystus. Right? We share the spiritual nature of Christ. Dzielimy tę duchową naturę Chrystusa. What nature is this talking about? O jakiej naturze jest tu mowa? Right? We share the resurrected nature of Christ. Współdzielimy tę powstałą z martwych naturę Chrystusa. Whatever Christ has already won,
can become an instinct within us. To, czego już dokonał Chrystus, co zwyciężył, może się stać dla nas instynktem. Right? Wherever Christ has got a hold of a breakthrough, it can become part of us. To, gdzie Chrystus już dokonał przełomu, to może się stać częścią też i dla nas. Right? And then he says in the last part of the same verse. Ale w tym samym wersecie 14. If, he says if. Jest tam jest jeśli. Right? If we hold fast the beginning of our assurance. Firm until the end. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Right? So he's saying that if you want to see this Christ nature become part of you. Więc jest tam napisane, jeżeli chcesz zobaczyć tę Chrystusową naturę częścią siebie, you must be part of a process. Musi stać się częścią procesu. You must not assume you are already there. Nie wolno ci po prostu założyć, że już tam jesteś. Come on. A lot of Christians assume many things, but don't see nothing. Wielu chrześcijan zakłada wiele rzeczy, ale nic z tego. Right? Come on. No, dalej. You know they are dying. You know they are dying. They say I'm getting better. Wiecie, umierają, ale mówią sobie: "O, ja zdrowieję." No, do something. No nie, zrób coś. Come on, do something. Change the process. Zrób, zmień ten proces. Right? If the process is not working, go back to the book. Jeżeli proces nie działa, wracaj do książki. Because God is not a liar. Bo Bóg nie jest kłamcą. The word of God is not lie. Słowo Boże nie kłamie. The problem is us. Problemem jesteśmy my. We did not understand process. Bo nie zrozumieliśmy procesu. Come on. The Bible works. Biblia działa. Right? If you believe the Bible, it works. Jeżeli będziesz wierzył w Biblię, ona zadziała. It says that you must be committed to a process. Ale jest tutaj napisane, że musisz być oddany temu procesowi. Right? You cannot come to church and say, "Yes, I believe." Nie możesz przyjść sobie do kościoła i powiedzieć: "Tak, wierzę." And then go back home and tell your wife. A potem wracasz do domu i mówisz do żony: "I really don't believe." Tak naprawdę to ja nie wierzę. And then come back to church. Potem wracasz do kościoła: "Wierzę." Why? Because everybody in church is watching you. Dlaczego? Bo wszyscy w kościele patrzą się na ciebie. And then go back to your wife. Potem wracasz do żony. I really don't believe. Ja naprawdę nie wierzę. This is so difficult. To jest takie trudne. I don't know why God don't show up. Nie wiem, dlaczego ten Bóg nie chce mi się ukazać. Even last week I shouted even louder. Nawet krzyczałem głośniej w zeszłym tygodniu. You don't understand process. Musimy zrozumieć proces. Think about it. Pomyślcie. It cannot be so difficult. To nie może być takie trudne. Fishermen understood it. Rybacy to zrozumieli. I think we are smarter than those fishermen. Wydaje mi się, że jesteśmy troszeczkę mądrzejsi od tych rybaków. If we can learn process, we can see results. Jeżeli nauczymy się procesu, zobaczymy rezultaty. Hallelujah. Amen. Amen. Right? So remove every mental block and let's try to understand this process. Więc usuńcie te wszelkie mentalne blokady i zrozummy ten proces. Because God wants us to live a resurrected life. Bóg chce, byśmy żyli zmartwychwstałym życiem. God wants us to live a life of breakthrough. Chce, byśmy żyli życiem przełomów. Through every challenge that we will go through. Byśmy przez każde wyzwanie, przez jakie będziemy przechodzić, through every season that we will go through, przez każdy sezon, we win. Będziemy wygrywać. Hallelujah. That's what he wants. Tego on chce. Right? So let me show you how a fisherman understood process. Pokażę wam, jak rybacy zrozumieli ten proces. Acts chapter 3. W Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, w 6 wersecie, Peter said, Piotr mówi: "Silver and gold I do not have, srebra i złota nie mam, but what do I have? Lecz co mam? What I do have, to co mam, I give to you. To ci daję. In the name of Jesus, w imieniu Jezusa, rise up and walk. Chodź." This is instinct. To jest jego instynkt. The same Peter, ten sam Piotr, same Peter. Ten sam Piotr. I maybe about 50 days before może this jakieś, incident. Może jakieś 50 dni zanim to się wydarzyło. About 50 days. Jakieś 50 dni wcześniej. Was a doubter. To on był kimś wątpiącym.
Was a man of unbelief. Był człowiekiem niewiary. But 50 days later, ale 50 dni później he says, mówi silver and gold I do not have. Srebra i złota nie mam, but there's something I have. Ale jest coś, co mam. He knew he had it. On wiedział, że on to ma. He knew it was instinctive. Something was on the inside of him. Wiedział, bo to było w jego środku, to był jego instynkt. There was no more doubt. He said, I have. Nie było już wątpienia. Mówił, mam. Come on. O, I have. Mam. It's inside you. Jest to w tobie. We have to discover it on the inside of us. Musimy odkryć to wewnątrz nas. And learn to come to the realization. I musimy nauczyć się, by dojść do tego zrozumienia. And learn to tap on what God has put on the inside of us. I musimy nauczyć się podłączać do tego, co Bóg włożył w nas. Something changed. Coś się zmieniło. On the inside of this man. Wewnątrz tego człowieka. Hebrews 6:4 says. Hebrajczykach 6:4. Right? It says we become partakers. Same word again. Znowu jest to samo słowo. Jesteśmy uczestnikami of the Holy Spirit. Ducha Świętego. Right? We become companions of this divine nature. Jesteśmy towarzyszami tej Bożej natury. We become companions of Jesus Christ's resurrected life. Jesteśmy towarzyszami zmartwychwstałego życia Jezusa. We become companions of the Holy Spirit. Ale jesteśmy też uczestnikami, towarzyszami Ducha Świętego. Right? That means now the Holy Spirit starts to operate within us. Oznacza to, że Duch Święty teraz zaczyna działać w nas. Right? The Holy Spirit starts to work within us. Zaczyna działać wewnątrz nas. Hebrews 12:10 uses this word again. A w Hebrajczykach 12:10 jest to samo słowo użyte. Right? It says that now we become partakers of His holiness. Jest tam napisane, żebyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Right now His holiness begins to surround us. Zaczyna nas otaczać Jego świętość. Partakers of His divine nature. Jesteśmy uczestnikami Jego Bożej natury. Partakers of Jesus. Uczestnikami Jezusa. Partakers of the Holy Spirit. Uczestnikami Ducha Świętego. Partakers of holiness. I uczestnikami świętości. Why holiness? Dlaczego świętości? Because partakers of the Father. Bo jesteś uczestnikiem Ojca. Right? Son, Spirit, Father. Syn, Duch, Ojciec. See the progression? You see the progression? Widzicie tą progresję, right? Tutaj? It's not automatic that you're already there. Nie jest to automatyczne, że od razu tam się znajdujesz. You start with divine nature. Zaczynasz od duchowej. Right? Your spirit man now begins to grow, begins to learn how to walk with the Spirit. Od Bożej natury zaczynasz i twój duchowy człowiek zaczyna się uczyć od tej Bożej natury. Learn how to be sensitive to the direction of the Spirit. Zaczynasz być wrażliwy na kierunek Ducha Świętego. Now this divine nature learns to live the resurrected life. I ta Boża natura chce żyć tym wskrzeszonym życiem. Now this divine nature learns to walk with the Holy Spirit. I teraz ta Boża natura uczy się też, jak chodzić z Duchem Świętym. Now this divine nature becomes a partaker of holiness. I teraz ta Boża natura staje się uczestnikiem świętości. It's a process. Jest to proces. Partaker of holiness. You know what holiness means? Uczestnik świętości. Wiecie, co oznacza świętość? Holiness means separated. Świętość oznacza oddzielenie. It means you oddzielony. Belong, you belong exclusively to God. Stałeś się dla Boga oddzielony. When you belong exclusively to God, należysz tylko do Boga. Anything touches you, touches God. I wtedy wszystko to, co dotyka ciebie, dotyka Boga. Hallelujah. Hallelujah. Anything touches you, touches God. To, co dotknie ciebie, dotknie też i Boga. Right? That's why. Dlatego też. You know all those Islamic countries? Te wszystkie kraje muzułmańskie. Don't mess with Israel. No, nie zadzierajcie z Izraelem. Don't mess with Israel. Nie zadzierajcie z Izraelem. Because we know the God of Israel. Bo my znamy Boga Izraela. Hallelujah. Hallelujah. We know the God of Israel. Znamy Boga Izraela. Right? Because our God is the God of Israel. Bo nasz Bóg jest Bogiem Izraela. He protects Israel. On osłania Izrael. Right? In the same way he protects you and I. W taki sam sposób, jak osłania ciebie i mnie. When we allow this divine nature to become part of us and we reach our destination, which is holiness. Kiedy pozwolimy tej Bożej naturze stać się częścią nas, osiągniemy to przeznaczenie, którym jest świętość. Right? So why is Paul presenting this in the book of Hebrews
to this Hebrew Christians. Dlaczego Paweł w Hebrajczykach pokazuje to Hebrajczykom właśnie? Why? Because the Christians in this particular situation are struggling. Bo w tej konkretnej sytuacji ci chrześcijanie zmagali się. Right? We can see that in Hebrews chapter 12 verse 8. I możemy to zobaczyć w Hebrajczykach 12:8. Right? He says that if you are being chastened, which all have become partakers. Bo jesteście wszyscy karani i wszyscy stajecie się współuczestnikami. Right? Then he says, then you are illegitimate and not sons. A jeśli jesteście bez karania, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, right? Nie synami. Paul is writing to them. Paweł im pisze. And he says, you are struggling. I mówi, że zmagacie się. Because you are going through this testing. Bo przechodzicie przez te testy. Right? But don't lose heart. Ale nie traćcie serca. The purpose of this testing, bo celem tych testów is so that it will make you partakers of the divine nature. Jest to, by uczynić was uczestnikami Bożej natury. Right? In order for the divine nature to come inside of you, ale po to, by aby ta Boża natura stała się częścią ciebie, right? Every test, every trial, każdy test, każda próba, right? Is bringing you closer to your victory. Przyprowadza cię bliżej do twojego zwycięstwa. Right? No test, no trial, no trophy. Jeżeli nie masz testu, nie masz próby, nie masz trofeum. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 So he's encouraging the believers here. Więc on zachęca tutaj wierzących. Right? So that do not give up, do not become discouraged. By się nie zniechęcali. Right? As an example here in the natural. Jest też przykład w rzeczywistości. You know, a blacksmith who is making a iron tool. Na przykład kowal, który wyrabia jakieś metalowe narzędzie, żelazne narzędzie. For example, one of the things that he does. Jedną rzecz, jaką robi. He sticks this metal, for example, if he's making a sword. Na przykład, jeśli robi miecz, musi włożyć ten metal. He sticks the metal into the fire. Do ognia. And he brings it to melting point. I dopuszcza aż tak, prawie do takiego do formy płynnej wręcz. Right? He beats it into shape. I uderza aż osiągnie kształt. And then he keeps sticking it into ice cold water. A potem wsadza go do lodowato zimnej wody. Right? And then he sticks it back into the hot flame. I potem z powrotem do pieca. He continues this process. I robi ten proces w kółko. You know, one of the things that they have found out. Jedną z rzeczy, jaką się dowiedziano. Right? Because somebody said. Bo ktoś powiedział. Why don't he just take the metal and start sharpening it? Dlaczego nie wziąć po prostu kawałka metalu, right? I go ostrzyć? He's just trying to make a sharp, you know, sharp sword. Why don't he just sharpen it? Dlaczego, jeśli chcesz zrobić ostry miecz, to po prostu ostrz kawałek metalu? Wouldn't the sword be very effective? Nie byłby ten miecz bardzo efektywny? You see, the sword would be effective. Będzie efektywny taki miecz. If you want to make it more effective, ale jeżeli chcesz, by był jeszcze bardziej efektywny, you have to stick it in the fire, musisz go wkładać do ognia, beat it, uderzać w niego, stick it in the water, potem wkładać do wody, stick it back into the fire, z powrotem do ognia, beat it, znowu uderzać, stick it back into the water, wkładać do wody. Again and again. W kółko. There's something that happens. This is what they say scientifically. I nauczeni twierdzą, że coś tam się dzieje. There is a molecular change in the metal. Zachodzi tam molekularna zmiana w metalu. That means the material of what it is made of. Ten materiał, z którego jest to zrobione. There is change. Zachodzi tam zmiana. There is an intense change that happens. Bardzo mocna zmiana tam się dzieje. Right? Through this process of heat beating. Przez ten proces nagrzewania, uderzania. So God allows. Więc Bóg dopuszcza. Testing to change us. Testy, by nas przemieniały. Right? We see this story in 1 Samuel 22. We don't have to read it because of time. Widzimy tę historię w 1 Samuela, zapiszcie, w rozdziale 22. Right? 1 Samuel 22, verse 1 and verse 2 talks about the three types of groups of people that came to David in the cave of Adullam. 1 Samuela 22 od 1 do 2 rozmawia o paru rodzajach ludzi, jacy się przyczepili w cudzysłowie do Dawida w, right? Jaskini. They were distressed, they were in debt, they were discontent. Byli to ludzie uciśnieni, zadłużeni i rozgoryczeni. Right? What did God do? Co Bóg robił? He took the worst group of people. Wziął taką najgorszą grupę ludzi. People that are steeped with difficulties. Ludzi, którzy są pogrążeni w jakichś problemach. And he made them part of David's army. I sprawił, że stali się częścią Dawida armii. Right? In the worst struggle. W najgorszym zmaganiu. Right? And he made them
an effective army. I uczynił z nich mocną, efektywną armię. Right? What does this tell me? Co to mi mówi? No matter how bad your situation is, nieważne jak masz fatalną sytuację, difficult your circumstances, albo jak trudne okoliczności, our God knows how to bring you to the place of breakthrough. Nasz Bóg wie, jak ciebie doprowadzić do miejsca przełomu. Our God knows how to teach you to win your battles. Bóg wie, jak nauczyć cię, byś zwyciężał w tych swoich walkach. Our God is not a God that will abandon you. Bóg nasz nie jest Bogiem, który cię porzuci. The reason why he brings you through trials, dlaczego on pozwoli, żebyś przechodził przez problemy, right, is to shape your character. To po to, by ukształtować twój charakter. To shape your nature. Ukształtować twoją naturę. Right? The more you go through these challenges, im więcej przechodzisz przez te wyzwania, right? The more you become dependent on him. Tym bardziej jesteś od niego zależny. The less you begin to lean on your own understanding. I tym mniej opierasz się na swoim zrozumieniu. Right? So here it says that Peter, więc jest tu napisane, że Piotr, it became instinctive. To dla niego stało się wręcz instynktem. He was ready to pray for the sick. Cast out demons 24 hours a day. On był gotowy na modlenie się nad chorymi i na wypędzanie demonów 24/7. To się stało dla niego drugą naturą. The Bible says that Jesus was sleeping in the boat in the middle of the storm. W Biblii jest napisane, że Jezus spał pośrodku sztormu. Right? His disciples, out of 12 disciples, a spośród tych 12 uczniów, 4 were fishermen. 4 z nich było rybakami. Right? So in the middle of the storm, i pośrodku tego sztormu, I believe the 4 fishermen, wierzę, że tych 4 knew, wiedzieli, they were going to die, wiedzieli, że umrą, because they know storm, bo oni znają się na sztormach. The Bible says Jesus was sleeping. A Biblia mówi, że Jezus spał. Right? So the disciples went to Jesus, więc ci uczniowie podchodzą do Jezusa, and Jesus said, Jesus, wake up! I mówią, Jezus, wstawaj! We're gonna die! Umieramy! Because they were fishermen. Bo oni byli rybakami. Right? The Bible says, a Biblia mówi, Jesus woke up, Jezus się obudził, and he rebuked two things. I on zgromił dwie rzeczy. The first thing he rebuked, pierwszą rzeczą, jaką jest, was the disciple. Którą zgromił, to uczniowie. He didn't bother about the storm. Bo nie interesował go sztorm zbytnio. As far as he was concerned, bo jeśli o niego chodziło, the storm was problem category number two. Sztorm był problemem kategorii numer 2. The problem category number 1 was his disciples. Ale problemem kategorii numer 1 byli jego uczniowie. Why? Dlaczego? Because it was not instinctive. Bo nie było to dla nich instynktem. They saw the storm. Zobaczyli sztorm. They panicked. I zaczęli panikować. Jesus woke up. Jezus się budzi. Sleeping. He was sleeping. On spał. How many of you know when you are sleeping? Wiecie, że jak śpicie, you don't know what you are doing. To nie wiecie tak naprawdę, co robicie. Right? I remember one time, pamiętam kiedyś, I don't know how many countries I traveled to. Nie wiem, w ilu krajach już byłem. I went back home, wracam do domu, and I was sleeping, i śpię sobie. And I did not want to wake my wife up, nie chciałem budzić żony, so I was sleeping in the living room. Więc spałem w salonie. And in the middle of the night, i pośrodku nocy, I think 3 in the morning, o 3 nad ranem gdzieś, my phone was ringing. Zadzwonił telefon. I got up, wstałem, you know, from where I was sleeping, z tamtego miejsca, gdzie spałem. Instead of walking to the phone, i zamiast podejść do telefonu, I walked to the electrical outlet, poszedłem do takiego gniazdka elektrycznego, where I had many plugs, gdzie miałem tam wiele włączników, and I was pulling all the wire out. I zacząłem wyciągać wszystkie druty stamtąd, z tego gniazdka. My wife woke up. Żona się budzi. She came to me. I podchodzi do mnie. And she said, i mówi, what are you doing? Co ty robisz? I said, ja mówię, I really don't know. Tak naprawdę to ja nie wiem. Because you know why? Bo wiecie co? It was my second nature. To była moja druga natura. When you're sleeping, kiedy śpisz, you are in another zone. To jesteś w jakiejś innej strefie. You are in another zone. Jesteś w innej strefie. But Jesus, ale Jezus, even sleeping, nawet kiedy spał, his divine nature never left him. To podczas tego jego snu jego Boża natura nigdy go nie opuściła. His divine nature, his human nature never overwhelmed his divine nature. Jego ludzka natura nigdy nie przytłoczyła tej Bożej natury. Come on. Sometimes our human nature can overwhelm our divine nature. Czasami ta nasza ludzka natura przytłacza Bożą naturę. Right?
When problem strikes, we lose our cool. Kiedy uderza w nas problem, tracimy ten spokój. We get disappointed. Rozczarowujemy się. We get fearful. Jesteśmy zaczynamy się bać. You know what happens? Wiecie, co się dzieje? We cannot change the situation. Nie możemy zmienić sytuacji. We cannot change the situation. Nie możemy zmienić sytuacji. Because ponieważ human nature, ludzka natura, human problem, ludzki problem, what steps in, kiedy wkracza do twojego życia, human weakness, to wkracza też ludzka słabość. Cannot change anything. I wtedy się nic nie zmieni. What needs to step in, co musi wkroczyć, divine nature, to ta Boża natura. Divine nature needs to step in. Boża natura musi wkroczyć. So Jesus wakes up, więc Jezus się budzi, looks at his disciples, patrzy na uczniów and he says, i mówi: you idiots. Idioci. This should be normal for you. To powinno być normalne dla was. Look at, Jesus doesn't say. Jezus nie mówi przecież: oh, come, let me teach you. A, poczekajcie, nauczę was teraz. This is a storm. To jest sztorm. If it continues for 10 more minutes, jeżeli będzie trwało jeszcze przez 10 minut, we will all die. To wszyscy umrzemy. He doesn't. On nie robi tego. He says, why didn't you do something? Mówi, dlaczego nic nie zrobiliście? He expects you and I to step in to the divine nature. On oczekuje od ciebie i ode mnie, byś wszedł w tą Bożą naturę. That's not the time you call your church member. Hey, brother, pray for me. To nie jest czas, by dzwonić do brata w kościele i mówić: hej, bracie, módl się za mną. If you are a young believer, it's okay. Jeżeli jesteś młodym wierzącym, no to okej. Okay. Right? But if you are an older believer, ale jeżeli jesteś starszym wierzącym, you should fight your own fights. Powinieneś walczyć we własnych zmaganiach, walkach. Wow, no amen today. Nie ma żadnego amen tutaj dzisiaj. Right? No amen at all. Nie ma w ogóle amen. Come on, let's go for. Chodź, idziemy. Let's go for lunch. Idziemy na lunch. Right? You see, this is important. To jest ważne, byście zobaczyli teraz. If I don't know how to fight my own fight, jeżeli nie nauczę się walczyć moich własnych walk, how am I going to become a leader of the Christian movement? Jak mam się stać liderem chrześcijańskiego ruchu? How am I going to become a leader in my home? Jak mam się stać liderem w moim domu? How am I going to become a leader over the people I influence? Jak mam się stać liderem nad ludźmi, nad którymi mam wpływ? Right? If every time. Jeżeli za każdym razem. You know, every time I have a storm, oh, pray for me. Za każdym razem dzwonisz i mówisz: o, mam sztorm, i się o mnie módl. We must learn how to step into the divine nature and put a stop. Musimy nauczyć się, jak wkroczyć w tę Bożą naturę i zatrzymać ten atak nieprzyjaciela. Right? We must learn how to operate in this divine nature. Musimy nauczyć się działać w tej Bożej naturze. Are you with me this morning? Jesteście tutaj ze mną dzisiaj? Hallelujah. Hallelujah. Right? How does something become our nature? A jak coś się staje naszą naturą? Right? There are two things that are being built within us for it to become our nature. Są dwie rzeczy w nas, które są w nas wbudowane, które muszą się stać naszą naturą. Right? These two things are very important. To są bardzo ważne dwie rzeczy. Because whenever you face a circumstance, bo za każdym razem, kiedy stajesz naprzeciw jakiejś okoliczności, the two areas that we struggle with, dwa obszary, w których się zmagamy, is our mind and our emotion. To jest nasz umysł i nasze emocje. Right? Our mind and our emotion. Umysł i emocje. Right? Because if we don't handle it in our mind and our emotion, jeżeli nie poradzimy sobie z tym w naszym umyśle i w emocjach, we already lost. To już przegraliśmy. Come on. We already lost. Już przegraliśmy. Okay? So when we are facing a situation, więc kiedy stajemy naprzeciw jakiejś sytuacji, I always do this. This is what I always do. Ja robię zawsze tak. Right? When I hear a story, a report. Kiedy słyszę o jakimś raporcie, a bad report. Jakichś złych doniesieniach. Right? Like for example. Na przykład. You know, I mean, this is true. This is how I operate. To jest prawdziwa rzecz. No, tak działa. When we were in Malaysia this year at a conference. Kiedy byliśmy w Malezji na konferencji w tym roku. Right? This is how I always operate. Zawsze działam tak. Right?
I was in Malaysia. Byłem w Malezji. With Pastor Jacob. Z pastorem Jakubem. And he had come to Malaysia. He was already exhausted. On kiedy już przyleciał do Malezji, już był wyczerpany. You know, so when he was exhausted, I said, "Brother, just rest." Ja powiedziałem, wiesz co, bracie, odpocznij po prostu. And then I went on the second to another conference. I później pojechałem na następną konferencję. In Indonesia there was a big youth conference and I flew up. W Indonezji była wielka konferencja dla młodzieży, poleciałem tam. And then I got news. I told my team, keep me posted how Pastor Jacob is doing. I powiedziałem mojemu zespołowi, informujcie mnie, jak się ma Pastor Jakub. You know, keep me posted how is he doing health wise. Informujcie mnie o stanie jego zdrowia. And then one of my leaders was Pastor Tim, text me. I Pastor Tim, jeden z moich liderów, napisał mi SMS-a. He said, Pastor Jacob is not doing well. Pastor Jakub nie ma się dobrze. So I was about to go for my meeting. I have 750 youth in this conference. I ja mam tam 750 uczestników młodzieżowej konferencji. Już right? Idę na spotkanie. And I'm about to walk out. I zaraz mam wyjść tam na scenę. I asked God only one question. I poprosiłem Boga tylko, zadałem Bogu jedno pytanie. Right? Lord, how is this situation? Jak z tą sytuacją, Panie? My question is very simple. Pytanie było proste. Lord, Panie, will survive or will die? Przeżyje czy umrze? That's all I ask. To jest jedyna rzecz, o jaką zapytałem. Will survive or will die? Przeżyje czy umrze? And the Lord said, Pan powiedział, nothing will happen, he'll be fine. Nic się z nim nie stanie, będzie okej. Okay. You go and preach. Idź głoś. That's all you need to know. To wszystko, co chciałem wiedzieć. When my wife had cancer, kiedy moja żona miała raka, we went to the doctor, poszliśmy do lekarza. The doctor says, very aggressive cancer. A lekarz powiedział, to jest bardzo złośliwy rak. I asked the Lord, same question. Zapytałem Panu to samo pytanie. Zadałem. How is the situation? Jak z tą sytuacją? Okay? And the Lord said, a Pan powiedział, must go through, musi przejść, but will win. Przez to, ale zwycięży. See? Must go through, musi przejść przez to, but will win. Ale zwycięży. See, we know according to God's word, wiemy według Bożego Słowa, the devil got no opportunity over our life because we are in the middle of God's purpose. Że diabeł nie ma tak naprawdę sposobności w naszym życiu, bo jesteśmy pośrodku Bożego celu. The devil has no power over our life. Diabeł nie ma żadnej mocy nad naszym życiem. Right? The only people the devil has power over is people who don't walk with Jesus. Jedynymi ludźmi, nad którymi diabeł ma moc, to ludzie, którzy nie chodzą z Jezusem. Right? The people who walk away from Jesus, right? They are already in the hands of the devil. Ludzie, którzy odejdą od Jezusa, ci już są w rękach diabła. So we know that the promises of God work for them. Więc wiemy, że obietnice Boże działają. So the question I always ask, pytanie, jakie zawsze sobie zadaję, Lord, is it one prayer they are healed? Czy to będzie jedna modlitwa i są uzdrowieni? Or we have to pray through. Czy mamy się modlić o to przejście przez? For my wife, jeśli chodzi o moją żonę, the Lord said, Pan powiedział, we have to pray through. Musicie się modlić przez to. This year, i do dzisiaj, in fact, this month, dzisiaj, tak naprawdę w tym miesiącu, is 7 years since she is cancer free. To jest już 7 lat, odkąd jest wolna od raka. 7 years. 7 lat. Since she is cancer free. Odkąd jest wolna od raka. Can I tell you another miracle? Powiem wam jeszcze inny cud. Without chemotherapy. Bez chemioterapii. Without chemotherapy. Bez chemioterapii. Why? Dlaczego? Because the power of God works. Bo działała moc Boża. What is our problem? A problemem naszym our jest problem co? Problem is to jest to, our emotion. Że mamy te emocje. Our mind. Nasz umysł. Our emotion. I emocje nasze. We think we are smarter than God. Myślimy sobie, że jesteśmy mądrzejsi od Boga. We think we are smarter than God. Że mądrzejsi od Boga jesteś. You have a financial problem. Masz jakiś problem finansowy? Right? Or you have a physical problem. Albo fizyczny? Right? They come to the pastor. Pastor, pray for me. Przychodzą do pastora i mówią: módl się za mnie, right? Pastorze. Pray. Módl się, módl. One week later. Tydzień później. Pastor, how? Pastorze. The financial problem is still there. Ten problem finansowy ciągle tam jest. How many times you want me to pray? Jak wiele razy chcesz, bym się modlił? I can pray and rub your head until you have no more hair. Mogę modlić się nad tobą i nad twoimi włosami aż tak, aż wytrę cię do łysa. It's not about prayer. Tu nie chodzi o modlitwę. It's about process. Ale chodzi o ten proces. You have to walk through process. Musisz przejść przez ten proces. One of the scriptures I remember my wife held on to
When she had cancer, kiedy moja żona miała raka, trzymała się jednego wersetu, pamiętam. And God gave her this scripture. I Bóg dał jej ten werset. You will live and not die. Będziesz żyła i nie umrzesz. You will live and not die. Będziesz żyła i nie you umrzesz. Know what she did? Wiecie, co ona robiła? She held on to that scripture. Ona się utrzymała tego wersetu. I will live and not die. Będziesz żyła i nie umrę. I will live and not die. Będziesz żyła i nie umrę. It's a process jest to you have to go through. Proces, przez który musisz przejść. You cannot eliminate the pain. Nie możesz wyeliminować tego bólu. You cannot eliminate the struggle. Nie możesz eliminować tej walki. But you must understand, ale musisz zrozumieć, that the battle, że bitwa is in your emotion, odbywa się w twoich emocjach and in your mind. I w twoim umyśle. Jeżeli nie zwyciężysz w swoim umyśle i w swoich emocjach, nie zwyciężysz. Come on. No dalej. You must learn how to gain the victory in your mind and in your emotion. Musisz się nauczyć, jak zdobywać to zwycięstwo w twoim umyśle i w twoich emocjach. Where the word of God must penetrate your mind and your emotion. Aby słowo Boże penetrowało wręcz twój umysł i twoje emocje. I want to show you the process. Pokażę wam proces. Right? Hebrews 4:12, the last part. W Hebrajczyków 4:12 mamy napisane, right? Hebrews 4:12 says the word of God is living and powerful. Że słowo Boże jest żywe i skuteczne. Right? The last part of the verse it says. Ale ostatnia część tego wersetu mówi discerner of the thoughts and the intents of the heart. Zdolny osądzić zamiary i myśli serca. Right? That means the word of God goes between the emotion and the thought. Czyli tak naprawdę słowo Boże przemierza między emocjami i myślami. The word of God will realign your emotion and your mind. Słowo Boże ponownie wyrówna twoje emocje i twój umysł. The word of God will reprogram your mind and your emotion. Słowo Boże przeprogramuje twój umysł i twoje emocje. See, most of us who are saved, większość z nas, którzy jesteśmy zbawieni, our spirit is saved, nasz duch jest zbawiony, but our mind is not saved. Ale nasz umysł nie jest zbawiony. Our emotion, nasze emocje, even worse, to jeszcze gorzej z nimi. Hardly saved, prawie w ogóle nie zbawione. Hardly saved, prawie w ogóle nie zbawione. Why? Dlaczego? Because in our emotion, bo w naszych emocjach we don't trust God. My nie ufamy Bogu. In our mind, w naszym umyśle the word of God is not absolute. Słowo Boże nie jest czymś absolutnym. Because our mind, bo nasz umysł is based on logic. Opiera się na logice. Based on human wisdom. Na mądrości ludzkiej. Based on past experience. Na doświadczeniach z przeszłości. If you want to have what God says, jeżeli chcesz mieć to, co Bóg mówi, you have to have the mind of Christ. Musisz mieć umysł Chrystusa. And you have to have the emotion of Christ. I musisz mieć emocje Chrystusa. What does that mean? Co to oznacza? I'll show you scripture. I'll show you scripture. Pokażę wam zaraz werset, ale co to oznacza? Oznacza to, that means if Marcin comes to me, jeśli by Marcin do mnie przyszedł, okay, you know, this is a good man. To jest dobry człowiek. Right? But ale when he comes to me, kiedy przychodzi do mnie, if I'm going to minister to him, gdybym ja mu usługiwał, I cannot be connected emotionally. Nie mogę być połączony z nim emocjonalnie. Are you seeing this? Widzicie to? I cannot. Nie if mogę. I am connected to him emotionally, jeżeli jestem do niego podłączony emocjonalnie, game over. To gra skończona. Game over. Skończona gra. Why? Dlaczego? Because my emotion, bo moje emocje will manipulate. Zaczną manipulować. Because this is how I will pray. Bo będę się modlił tak. Father, he is a good man. Ojcze, on jest dobrym człowiekiem. He is such a nice man. On jest takim fajnym człowiekiem. Right? Immediately I cannot see his spiritual problem. Ja już nie widzę jego duchowego problemu. Because I'm connected emotionally. Bo jestem podłączony emocjonalnie z nim. Your emotion is a stumbling block. Twoje emocje to jest taka przeszkoda na twojej drodze tak naprawdę. And your mind is also a stumbling block. I twój umysł też. Because your mind, bo twój umysł, you look at Marcin, spojrzysz na niego, normal guy. Zwyczajny facet. Blue shirt,
blue shoe, no, blue pants. Ubrany w taką koszulę, spodnie, buty. Man, his wife must teach him fashion very well. Jego żona nauczyła go mody bardzo dobrze. See, my wife not here, that's why I don't know fashion. My wife is not here. Mojej żony tu nie ma wręcz, więc nie znam się na modzie. I just get up to the cupboard and I say, okay, this one. Stałem, szedłem do szafy i po prostu wziąłem to i ubrałem się. Right? And then my wife look at the video and she'll say, why did you wear that blue shirt and the gray pants? A potem żona widzi mnie gdzieś na filmikach i mówi, dlaczego ubrałeś się w taką koszulę i takie spodnie? Then I tell her, second Holy Spirit, I'm sorry. A ja mówię, drugi Duchu Święty, przepraszam. Your mind and emotion is a problem. Twój umysł i twoje emocje to jest problem. Why? Because you assume you like the person, now you want to say good things to the person. Bo zakładasz, że lubisz tę osobę i teraz chcesz jej prawić dobre rzeczy. Or you don't like the person, now you want to say bad things to the person. Albo jej nie lubisz i teraz chcesz jej mówić niedobre rzeczy. Both is a problem. Obydwie te rzeczy są problemem. So your mind, twój umysł has to become the mind of Christ. Musi się stać umysłem Chrystusa. Your emotion, a twoje emocje has to become the emotions of Christ. Muszą się stać emocjami Chrystusa. Because that your DNA must change. Musi się zmienić twoje DNA. Right? It must change. Musi się zmienić. Right? So the word of God, Słowo Boże, must become logos to you. Musi się stać logos dla ciebie. Right? It must become the written word. Musi się stać tym zapisanym słowem. The word of God must become a true reality to you. Musi się stać prawdziwą rzeczywistością dla ciebie. Before it can become a true reality through you. Zanim się stanie tą prawdziwą rzeczywistością przez ciebie. If you don't believe, jeżeli ty nie wierzysz, you can say it 1,000 times, it won't happen. Możesz sobie powtarzać to 1,000 razy, a to i tak się nie zadzieje, nie wydarzy się. If you believe, ale jeżeli uwierzysz, before you say it, it will happen. Zanim coś wypowiesz, to już się wydarzy. Before you say it, it will happen. Zanim powiesz, wydarzy się. Right? Last week somebody called me. W zeszłym tygodniu ktoś do mnie zadzwonił. They needed a miracle. Potrzebowali cudu. It was an impossible situation. To była sytuacja niemożliwa. And calling me and say, Pastor, can you pray this? This is a very urgent. Zadzwonili do mnie, mówią, pastorze, to jest super pilne. Czy możesz się pomodlić? Very difficult situation, impossible situation. Bardzo trudna, niemożliwa sytuacja. And I was listening. Ja słucham. While I was listening to them. I kiedy słuchałem takich. I hear panic. Usłyszałem panikę. I hear urgency. Taką pilność w tym, you know, co mówię. You know what I did? Wiecie, co zrobiłem? I switch it off. Wyłączyłem się. I don't want to listen. Ja nie chcę tego słuchać. Tego. Just non-stop. Tego non-stop. Right? I just mówienia. Shut the thing off. Wyłączyłem to. And I switch on. I potem znowu się włączyłem. I say, Holy Spirit, what do you say? I mówię, Duchu Święty, co mówisz? Holy Spirit said to Duch Święty me, mówi mi. No need to pray. Done. Nie musisz się modlić o to, zrobione. Then I send the switch back on. Potem z powrotem się włączyłem w tę rozmowę. I say first word. I pierwsze słowo, jakie powiedziałem. Shut up. Zamknijcie się. Second word. Drugie słowo. No need to pray. Nie potrzeba się modlić. Third word. Trzecie słowo. Done. Zrobione. And the person was like. A ta osoba. Okay. Okay. Thank you, pastor. Dziękuję, pastorze. Hallelujah. Hallelujah. Listen. Słuchajcie, 2 days later. 2 dni później. Call me. Dzwonią. Pastor. Pastorze. I'm shocked. Jestem w szoku. It's done. Zrobione. It's done. Zrobione. Impossible miracle done. Cud niemożliwy zrobiony. Not what I think. Nie to, co ja myślę. Not what I know. Czy to, co ja wiem. What he know. Ale to, co on wie. He know. To, co on wie. What's already done. To, co już jest wykonane. You declare. Ty to ogłaszasz. Is done. Że jest to dokonane. You cancel. Kasujesz. You cancel. You cancel the power of the enemy. Kasujesz moc wroga. Right? Logos. Logos. Will change your DNA. Zmieni twoje DNA. Right? What is logos? Logos is the word of God. Czym jest logos? Logos to słowo Boże. The word of God must become part of you. Słowo Boże musi się stać częścią ciebie. Right? The word of God must become your part of your nature. Słowo Boże musi się stać częścią twojej natury. Right? We go around, you know. You know, we say, "Oh yeah, I receive a rhema word."
Wiecie, chodzimy tak sobie i mówimy, o tak, otrzymałem słowo Rema. Right? What is Rema word? I czym jest to słowo Rema? Rema word is spoken word. To jest to słowo wypowiedziane. Right? Now you are listening to the word of God and you are some of the word that you are listening to excites you. I słuchasz na przykład słowa Bożego i niektóre z tych słów ekscytują cię. Right? What is this word? I co jest tym słowem? Rema word is instructional word. Słowo Rema jest takim słowem a la instrukcja. It tells you how to do it. Mówi ci, jak masz coś zrobić. See? But you don't just need Rema word. Ale nie jest ci potrzebne tylko słowo Rema. You need Logos word. Logos też jest ci potrzebne. Because Logos word, bo Logos is living word. To jest to żywe słowo. Is word that becomes flesh in you. To jest to słowo, które się staje ciałem w tobie. What becomes flesh in you will become real in you. A to, co się stanie ciałem w tobie, stanie się dla ciebie rzeczywiste. Are you here? Jesteście tu dzisiaj? Amen. Let's go a little bit further here. I want to show you a little bit more. Idziemy dalej, pokażę wam coś więcej. Okay, make sure the keyboard guy don't come up here. By się upewnić, by brat od klawiszy tu nie wszedł. Right? Keep him in the chair. We got more material to cover. Jeszcze trzymaj go tam na right? siedzisku, bo jeszcze mamy troszkę materiału. Our DNA is changed. Nasze DNA się zmieni. And we become more like Christ. I staniemy się bardziej jak Chrystus. Right? So when our DNA is changed. I kiedy zmieni się nasze DNA. We become more like Christ. Stajemy się bardziej jak Chrystus. Whatever we speak becomes rhema. To, cokolwiek wypowiemy, stanie się to Rema. I was sitting in an office in Korea. Wiecie, siedziałem w biurze w Korei. Right? I was sitting there. Siedzę tam. With this pastor. Z pewnym pastorem. Young pastor, he had three churches in Korea. Młody pastor, który miał trzy kościoły w Korei. Sitting in, and one young girl walked in. I wszedł ktoś do biura. Yeah, and she was his interpreter. Dziewczyna, która była tłumaczem. Right? She walks in. I się ona wchodzi. And she shakes my hand. She says, I'm the interpreter. Ona podaje mi rękę i mówi, jestem tłumaczką. Right? Dzień dobry. After a few minutes of talking to her, a po paru minutach rozmowy z nią, you know, she said to me, ona mi powiedziała tak. Pastor, can you pray for my job? Pastorze, czy mógłbyś się pomodlić o moją pracę? I said to her, a ja mówię, already done. Już zrobione, wykonało się. I said, your job already, you already got your job. Już masz tę swoją pracę. She said, what do you mean? Ona mówi, ale co masz na myśli? I said, when you walked in, bo kiedy weszłaś tutaj, I already saw the outfit of your job on you. Ja już widziałem ubiór, w jakim będziesz w tej swojej nowej pracy. She was applying to become a flight stewardess. Ona chciała zostać stewardessą. And when she walked into the room, i kiedy ona weszła tam do tego biura, ja tam siedziałem. I saw her in a flight stewardess outfit. I widziałem ją po prostu w stroju stewardessy. But she looked at me and she said, ona patrzy i mówi mi, that's a problem. Ale jest problem. I said, what's the problem? A pytam się, jaki problem? I haven't even applied. No, ja nawet nie złożyłam podania o tę pracę. I said, it's not a problem. No, ale to nie jest problem. You already got the job. Ty już masz tę pracę. You just have to go through process. Ale musisz przejść przez proces jeszcze. Listen. Słuchajcie. I think it was 8 months later. Jakieś 8 miesięcy później. I'm in another country. Jestem w innym kraju. And I'm walking to the door of Singapore Airlines. I wchodzę do linii lotniczych Singapuru. And this girl is standing there. A ona tam stoi, ta dziewczyna. In the airline's outfit. W swoim mundurku stewardessy. In the airline's outfit. W tym mundurze. Because it was already done in the spirit. Bo to już w duchu się wypełniło. She just had to walk through in the natural. Ona musiała w tej rzeczywistości przejść what, przez jeszcze proces. You see in the spirit, to, co widzisz w duchu, is the reality. To jest rzeczywistość. Is the reality. To jest rzeczywistość. So it was one of the most funniest flights. To był naprawdę jeden z najśmieszniejszych lotów. Right? It's a short flight. I'm flying economy. Jest to krótki lot. Ja leciałem w klasie ekonomicznej. And the whole flight. I cały lot. This girl. Ta dziewczyna. Is bringing all the food from the business side to me. Przynosi mi całe te potrawy z klasy biznes do mnie. And the people that are sitting in my row. A ci ludzie, którzy siedzieli koło mnie. They are all wondering. Oni się tak zastanawiali. How come this guy get chocolate? Jak to ten facet dostaje czekoladki, jakieś specjały? Hallelujah. Hallelujah. Only one picture. Tylko jeden obraz. Changed the entire flight. Zmienił cały lot. Hallelujah. Hallelujah. When your DNA change. Kiedy zmienia się twoje DNA. Right? You begin to see it.
Zaczynasz je widzieć. Right? So the word, więc słowo separates the soul and the spirit. Oddziela duszę od ducha. Right? And then it goes to the thought and the intent. I później wchodzi wręcz w myśl i w intencję. Right? There's two parts. One is the thought and one is the intent. Jedna część to myśl, a druga to intencje. Right? So it penetrates to where your thought, the beginning of your thought. Czyli penetruje słowo początki twoich myśli. Right? Because the in the Greek word, in the Greek language, is it says basically the thought before the thought. Bo w Grece jest tam jakby napisane, że myśl przed myślą. Right? That means oznacza to, I'm praying for something, że modlę się o I'm coś, believing for something, wierzę w to, I'm not thinking about anything, nie myślę o niczym innym, I'm just going about my business, po prostu zajmuję się swoimi rzeczami, but the thought comes. Ale przychodzi ta myśl. The thought before the thought. Myśl przed myślą. You were not even thinking about it. Nawet nie myślałeś o tym. But suddenly, ale nagle it comes to your mind. Przychodzi to do twojego umysłu. See what I'm saying? Widzicie, o co mi chodzi? That today, że dzisiaj you are supposed to go somewhere. Dzisiaj masz gdzieś pójść. Today, że dzisiaj you are supposed to go and see someone. Masz iść się z kimś spotkać. Today, dzisiaj something is going to change. Coś się zmieni. The thought before the thought. Czyli ta myśl przed myślą. Right? That's what it's saying here. Dlatego tam napisane, spójrzmy. So it says the thought before the thought. Że myśl przed myślą. Right? And then also, right? A change in your emotion. A także pojawia się zmiana w twoich emocjach. Right? First Peter 4:1 says. W 1 Piotra 4:1 right? Mamy napisane. Yeah, write it down. First Peter 4:1. Zapiszcie 1 Piotra 4:1. Have the same mind as the mind of Christ. Just write it down. First Peter 4:1. Zapiszcie po prostu miej taki sam umysł jak umysł Chrystusa. Right? Have the same mind as the mind of Christ. Jak umysł Chrystusa. Right? Well, Christ had a mind where he absolutely knew people's thoughts. Jezus miał umysł, w którym znał konkretne ludzkie myśli. He would walk into a room and before the Pharisee even say something, he would know their thought. Wchodził do pokoju i zanim nawet faryzeusze cokolwiek powiedzieli, on już wiedział, co myśleli. He would know the discussions of the disciple even before it came out of their mouth. On już wiedział o rozmowach uczniów, zanim nawet powiedzieli mu, o czym rozmawiali. You know the thought before the thought. Czyli znasz jakby myśl przed myślą. Right? Why? What does that mean? O co tu chodzi? Co to oznacza? A negative thought is coming on the inside of you. Teraz pojawia się na przykład negatywna myśl wewnątrz ciebie. Because our human nature, bo nasza ludzka natura, because it's not purified, jeszcze nie jest oczyszczona, right? It's not always thinking good things, nie zawsze myśli o dobrych rzeczach, right? It's always thinking about struggles, challenges, ale difficulties, myśli o zmaganiach, o wyzwaniach, o trudnościach, right? Because it's not regenerated, it's not renewed, nie jest jeszcze odnowiona, right? Zregenerowana. So, right? When that bad thought comes, i kiedy nadchodzi ta zła myśl, how is this possible? Jak jest możliwe to? Right? How will I have the finance today? Jak będę miał te finanse? The thought before the thought comes. I przychodzi ta myśl przed myślą. My God shall supply all my needs. Mój Bóg zaopatrzy mnie we wszelkie moje potrzeby. See? Widzicie? You go and sit before a doctor. Jeżeli usiądziecie przed lekarzem, doctor says, this is not good, i powie, o, niedobrze to wygląda, he sent his word and healed them. Jest napisane, wysłał swoje słowo i uzdrowił ich. See? So you cancel, więc kasujecie, you cancel, kasujecie the thought, tę myśl, that comes, która przychodzi. Through the thought that comes before the thought. Kasujecie to myślą, która pojawia się przed tą myślą. Right? And the thought that comes before the thought is what God says. A ta myśl, która przychodzi przed twoją tą myślą, to jest to, co mówi Bóg. Right? So this is a key here. I to jest kluczem tutaj. Right? And then also, i także, right? Let's look at the emotion part, right? Spójrzmy na tą część emocjonalną. Right? Because there's two parts here. Bo chodzi o dwie części. Right? In Philippians 1:8 Paul says, Filipian 1:8. Just write it down. We don't have time to read it. Zapiszcie. Filipian 1:8. He says, I have the affection of Christ. Jest tu tutaj napisane, Paweł mówi, że mam
w polskim tłumaczeniu miłość Chrystusa, czy uczucia Chrystusa. Right? So I don't have the just the mind of Christ, I also have the affection of Christ. Czyli nie mam tylko umysłu Chrystusa, ale mam też uczucia Chrystusa. Right? So when you have the affection of Christ and the mind of Christ, kiedy masz uczucia Chrystusa i umysł Chrystusa, you think different. Myślisz w inny sposób. Come on. Right? You think different. Inaczej myślisz. Right? You look at people, patrzysz na ludzi and you say that, i mówisz, you know, wiesz, people need help. Ludzie potrzebują pomocy. Right? You look at their struggles, patrzysz na ich zmagania and you say, you know what? I mówisz, wiesz co? How can we help them see the breakthrough? Jak możemy sprawić, żeby zobaczyli przełom? Because the emotion of Christ, bo te uczucia Chrystusa and the mind of Christ, i jego umysł wants to bring them out from that situation. Chce ich wyprowadzić z tej sytuacji. Want to bring them out from the struggle. Chce ich wyprowadzić z tego zmagania. See? If you don't have the mind of Christ, jeżeli nie macie umysłu Chrystusa, if you don't have the emotion of Christ, ani uczuć Chrystusa, it is God's will. Oto wola Boża. You are broke because you are broke. Jesteś spłukany, bo jesteś spłukany. You are sick because you are sick. Jesteś chory, bo jesteś chory. Thank you for your spiritual advice. Dzięki ci za twoją duchową radę. It's rubbish. To są śmieci. If we don't have the mind of Christ, jeżeli nie mamy rozumu Chrystusa, we cannot provide the right approach and assistance spiritually. Nie jesteśmy w stanie zaproponować właściwego podejścia i takiej asysty duchowej. Right? So this is what we will be doing. Powinniśmy tak robić. Day and night we are praying. Dzień i noc modlimy się. Lord, give me miracle. Panie, daj mi cud, daj mi cud, daj mi cud. God says. A Bóg mówi. Half the angel I already sent. Połowę już aniołów wysłałem. How many more angels you want? Ilu jeszcze chcesz? Are you seeing this? Widzicie, o co chodzi? Right? Heaven has already done it. Niebo już to zrobiło. The promises are already yours. Obietnice są już wasze. The healing is already yours. Uzdrowienie jest już wasze. The breakthrough is already yours. Przełomy są już wasze. You seen this? Widzicie to? It's already yours. One już są wasze. The only problem is, jedynym problemem jest to, it hasn't registered in your mind, że jeszcze to się nie zarejestrowało w twoim umyśle. It hasn't registered in your emotion. Ani nie zarejestrowało się to w waszych emocjach. If it register in your mind, jeżeli zarejestruje się to w twoim umyśle, if it register in your emotion, zarejestruje się to w twoich emocjach, no devil can stop it. Żaden diabeł tego nie powstrzyma. No devil can stop it. Żaden diabeł nie powstrzyma tego. No problem can stop the work of God in your life. Żaden problem nie powstrzyma dzieła Bożego w twoim życiu. You know, after 40 years of ministry, wiecie, po 40 latach służby, I have learned this one thing. Nauczyłem się jednej rzeczy. Right? This one important thing in my life. Jedna ważna rzecz w moim życiu. I don't need to fight the devil. Ja nie muszę bić się z diabłem. Why? Dlaczego? It's a waste of my time. Bo to strata czasu. You know who I need to fight? Wiecie, z kim mam się bić? Only one guy. Z jednym tylko. Right? His name is called Richard William. Na imię mu Richard William. Why? Dlaczego? Because this guy in his mind does not know God. Bo ten człowiek w swoim umyśle nie zna Boga. Does not contemplate all that God can do. Nie rozważa tego wszystkiego, co Bóg może zrobić. If I know all that God can do, gdybym wiedział to wszystko, co Bóg może zrobić, become unstoppable. Stanie się wtedy nie do zatrzymania. Our challenge is in our own mind, our own emotion. Nasze wyzwanie leży w naszym własnym umyśle i w naszych emocjach. If we can learn to conquer our own mind, jeśli nauczymy się zwyciężyć nasz własny umysł and overcome our own emotion, i zwyciężyć nad własnymi naszymi emocjami, we win. Wygramy. We win. Wygramy. Let me go a little bit further here. Pójdźmy nieco dalej. Because I want to teach you process today. Chcę was nauczyć tego procesu. Right? If you're not in a hurry, I'm not in a hurry. Jeżeli wam się nie spieszy, to mi też nie. Right? I was telling Pastor Jacob. Powiedziałem pastorowi Jakubowi. There's only one thing I did not like about this is our time. Jedna rzecz mi się nie podobała, jeśli chodzi o this is our time. You know what?
Wiesz co? There was a clock there. Był tam taki zegar na scenie. And it was going less and less. I on odliczał ten zegar, te sekundy. I had big trouble preaching. Naprawdę miałem problem z głoszeniem. Because every time I preach, I look at it. Bo tak głosiłem i się patrzyłem na ten zegar. Because I'm military, I have to follow. Bo ja jestem człowiekiem wojskowości, ja się muszę trzymać tych wytycznych. Right? So no clock today. Hallelujah. Więc dzisiaj nie ma tu żadnego zegara. Hallelujah. Let's finish this teaching. Skończmy to nauczanie, right? W takim razie. So the emotion of Christ and the mind of Christ is already on the inside of us. Czyli uczucia Chrystusowe i jego umysł są już w waszym wnętrzu. He said you have the mind of Christ. Jest napisane, a wy macie umysł you Chrystusa. The emotion of Christ. I macie uczucia Chrystusa. So the Christ mind, Christ emotion must overcome my emotion and my mind. Więc jego uczucia i jego umysł muszą zwyciężyć mój umysł i moje uczucia. Right? Look at this. Spójrzmy teraz. Right? Mark 16 verse 14. Marka 16 verse 14. 16, 14. Right? Let's read that quickly. Szybko przeczytajmy. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. Right? This is Jesus after his resurrection. Tu mamy Jezusa już po jego zmartwychwstaniu. He appeared to them. Pokazał im się. He rebuked them for their unbelief. I ganił ich niewiarę. And the hardness of their heart. I zatwardziałość serca. Look at this. Patrzcie. He has walked with them for 3.5 years. Chodził z nimi 3.5 roku. They still got unbelief. Oni cały czas nie wierzą. Come on. The best Bible teacher in the world. Wiecie, to był najlepszy uczeń Biblii na świecie. Right? Tak? But ale after 50 days, po 50 dniach something happened to Peter. Coś się stało z Piotrem. When the Holy Ghost came. Kiedy nadszedł Duch Święty. Something changed on the inside of him. Coś się w środku Piotra zmieniło. Jesus taught them the theory. Jezus nauczył ich teorii. The Holy Spirit brought them to that supernatural platform. A Duch Święty przyprowadził ich do tej ponadnaturalnej sceny dosłownie tu. Right? Something changed on the inside of them. Coś się w nich w środku zmieniło. Right? In the life of the apostle Paul. W życiu apostoła Pawła. From the time he got saved to the point where he started moving in the supernatural. Od czasu kiedy został zbawiony do czasu, w którym zaczął się poruszać w ponadnaturalnym. Right? Acts chapter 9. W Dziejach 9. Is AD 35. To był rok 45 naszej ery. Right? Acts 13, when he first saw his first miracle. Czyli Acts 13, kiedy Paweł zobaczył swój pierwszy cud. Was AD 45. To był 45 rok naszej ery. It was 10 years. Czyli minęło 10 lat. What did God wait for? Na co Bóg czekał? Here was a guy that was the most intellectual. Był to człowiek wielkiego intelektu. The most well-versed in scripture. Był naprawdę obeznany w wersetach. But God had to wait 10 years. Ale Bóg musiał czekać 10 lat. For his DNA to change. By zmieniło się jego DNA. His DNA to change. Zmieniło się jego DNA. Right? It's not how much you understand. Nie chodzi o to, jak wiele rozumiesz. It's how much you know. Ale jak wiele wiesz. That's a big difference. Jest duża różnica. Right? The theory is good. Teoria jest dobra. But just because you have the theory, ale tylko dlatego, że masz tę teorię, doesn't mean nie oznacza you have the to, DNA change. Że masz przemienione DNA. There's a process in which your DNA will change. Jest proces, w którym to twoje DNA będzie się zmieniało. Right? So God waited until his DNA changed. Więc Bóg czekał, aż zmieni się to DNA Pawła. Right? So how does your DNA change? Jak się zmienia twoje DNA? Four things for your DNA to change. Cztery rzeczy muszą się zadziać, by twoje DNA się zmieniło. Right? Number one for your DNA to change. Po pierwsze, aby się zmieniło twoje DNA. Is what we call abiding in Christ. To jest coś, co nazywamy trwanie w Jezusie. Right? There must be a divine exchange between Christ and us. Musi być taka Boża wymiana między Chrystusem a nami. Right? The person of Christ must become who we are. Osoba Chrystusa musi się stać tym, kim my jesteśmy. How does this abiding happen? Jak to trwanie się right? The abiding dzieje? Happens by what we call meditation and confession. Dzieje się poprzez tą
poprzez medytację dosłownie tłumaczę, czyli takie rozważanie i poprzez wyznawanie. Today, meditation in the Christian world is a bad word. Dzisiaj to słowo medytacja w świecie chrześcijańskim to jest złe słowo. Right? Because many Christians have a problem with the word meditation. Wielu chrześcijan ma problem ze słowem medytacja. Because they say meditation is from New Age. Bo pomyślą zaraz, że to jest słowo pochodzące z New Age. Meditation is from the Buddhist. To słowo medytacja pochodzi od buddyzmu. Listen. Ale słuchajcie. Everything started from the word of God. Wszystko zaczęło się od słowa Bożego. Music, muzyka is also from the word of God. Także pochodzi ze słowa Bożego. Just because a nightclub has music doesn't mean you don't want to worship. Tylko dlatego, że w klubach nocnych grają jakąś, prawda, muzykę, to nie oznacza to, że nie będziesz wielbił muzyką. There is very powerful principles in meditation. Bo jest potężna prawda, taka zasada w medytacji and confession, i w wyznawaniu, that if we apply it in our life, że o ile zaaplikujemy to w naszym życiu, the logos will become the rhema. To logos stanie się rhema. Are you seeing this? Widzicie the to? Word of God will become the manifest word of God. Słowo Boże stanie się manifestującym się Słowem Bożym. Because there is quality and quantity in meditation. Bo jest jakość, ale też i ilość w medytacji. Right? When we meditate, the word of God penetrates our spirit man. Kiedy my medytujemy, Słowo Boże penetruje naszego Bożego człowieka. What does meditate mean? Duchowego człowieka. Co to oznacza medytować? The word meditate, when you break it down, kiedy byście rozbili to słowo, it means you must speak the word of God. Jest to wypowiadanie Bożego słowa. You must talk the word of God. Talk. Musicie wypowiadać Słowo Boże. You must study the word of God. Musisz studiować Słowo Boże. And you must mutter. The word mutter means you must almost like recite it quietly. I tak jakbym recytować to słowo cicho. Right? You must recite it quietly on the inside of you. Musicie wewnątrz siebie recytować to słowo. I must talk it. Muszę wypowiadać je. I must study it. Muszę je studiować. I must utter it. Muszę je wypowiadać. Right? Because this process, bo ten proces is what we call meditation. On się nazywa właśnie medytacją. Okay? Romans 1:9 says, write this all the scriptures down. Go back and look at it. Zapiszcie Rzymian 1:9. Right? Paul says, Paweł mówi, I serve God with my spirit. Służę w duchu moim Bogu. Right? I serve God with my spirit. Czyli w duchu służę mojemu Bogu. So if my spirit is weak, jeżeli mój duch jest słaby, I am weak. Ja też jestem słaby. Understand? If my spirit is weak, jeżeli mój duch jest słaby, I am weak. Ja jestem słaby. If my emotion is stronger than my spirit, jeżeli moje emocje będą silniejsze niż mój duch, I am weak. Jestem słaby. Because I respond to what my emotions say. Bo ja będę odpowiadał na to, co mówią moje emocje. Right? Ephesians 3:16 says, Efezjan 3:16 mamy napisane, it says that the spirit strengthens my inner man. Jestem napisane, że duch utwierdza, wzmacnia twojego wewnętrznego człowieka. Right? So the process of making me a stronger Christian is on the inside. Więc ten proces, który macie wzmocnić jako silniejszego chrześcijanina, on zachodzi wewnątrz. Something habitually happens on the inside. Coś jakby zamieszkuje i dzieje się w twoim wnętrzu. You know, I think one of my believers asked me this question one time. Jeden z moich wierzących zadał mi takie pytanie kiedyś. He said, how come the early church was so powerful and today's church is not so powerful? Jak to jest, że pierwszy kościół był tak potężny, a dzisiaj nie jest tak potężny? I say very simple, go back to the Bible. Wiecie co, to jest proste, spójrzcie do Biblii. You know what they did that we don't do? Wiecie co oni robili, czego my nie robimy? They met daily. Oni się codziennie spotykali. They study the word daily. Codziennie studiowali Słowo Boże. They pray daily. Codziennie się modlili. We meet weekly. My się spotykamy raz w tygodniu. We study monthly. Studiujemy coś raz na miesiąc. Ouch. Oła. See, for the word of God to work. Widzicie, aby Słowo Boże działało. The frequency must be increased. Ta częstotliwość musi się zwiększyć. For the power of God to work. By moc Boża zadziałała. Prayer must be increased. Musi się wzmóc modlitwa. Today, I don't know about Poland. Dzisiaj nie wiem jak to w Polsce. But a lot of first world countries. Ale w wielu krajach pierwszego świata. They want to do less, but one more. Oni chcą one.
They want to do less, but want more. Oni chcą robić mniej, ale chcą więcej otrzymywać. They want church 45 minutes, but they want God 24 hours. Oni chcą się spotkać w kościele na 45 minut, ale chcą mieć Boga przez 24/7. I don't think that will work. No ja nie sądzę, żeby by to zadziałało. Come on. If I tell my wife, jeżeli powiem żonie, I will spend time with you 45 minutes, będę spędzał z tobą czas 45 minut, but I need you 24 hours. Ale potrzebuję cię 24 godziny na dobę. I don't know about your wife, my wife is a different story. Nie wiem, jak to swoją żoną, ale moja żona to inna historia. Right? Because what you give is what you can expect. To, co dasz, to tego możesz też oczekiwać. Right? More scriptures. Ephesians 3:20 says. W Efezjan 3:20 mamy napisane. Right? It's talking about the working of the Holy Spirit. Jest tutaj napisane o działaniu Ducha Świętego. Right? He says that God will do exceedingly abundantly. Jest tutaj napisane, że Bóg może uczynić ponad to wszystko. Look at what he says at the end. Patrzcie, co dalej tam jest napisane. According to the power that works in us. Że zrobi to według mocy działającej w nas. If the power don't work in us, it cannot work through us. Jeżeli ta moc nie będzie działała w nas, nie będzie działała przez nas. Where is the starting point? Gdzie jest ten punkt startu? In us. Wewnątrz nas. It must work inside. Musi to działać w środku, działać. Every week you're coming to the church. Przychodzisz sobie do kościoła co tydzień. Nothing is changing inside. Ale nic się w tobie nie zmienia. Nothing will change outside. To nic się nie zmieni na zewnątrz. Are you seeing this? Widzicie to? There must be a change going on inside. Musi się dziać ta przemiana w środku. There must be an infusion of God on the inside. Musi być takie wpuszczenie Boga do środka. There must be a growth process inside. Musi mieć w środku mieć miejsce ten proces wzrostu. There must be a struggle on the inside. W środku ma mieć miejsce to zmaganie, ta right? Walka. There must be a hunger on the inside. Ten głód musi być w środku. Because nothing happened on the inside, nothing will happen on the outside. Jeżeli nic się nie zmieni w środku, nic się nie zmieni na zewnątrz. Right? So it says the Holy Spirit works on the inside. Jest tutaj więc napisane, że Duch Święty działa wewnątrz. Psalms 1 and 2 says. Psalm 1:2 jest napisana. Day and night. Medytuj dzień i noc. I must think about the word of God in the morning, in the afternoon, at night. Rozważaj to słowo rano, po południu, wieczorem. When I get up, I must think about the word of God. Kiedy wstajesz, myślisz o Bożym słowie. W pracy I must think about the word of God. W pracy myślisz o Bożym Słowie. Wieczorem o Bożym Słowie. I must think about the word of God. Kiedy kładę się spać, myśl o Bożym Słowie. It must be part of every day. To musi być częścią całego twojego dnia. Every day. Każdego dnia. Okay? How do you meditate? Ale jak rozważać? Jak medytować? Right? That's a process here. To jest proces. Let me show you the process. Pokażę wam dalej ten proces. Number one, po pierwsze, confession. Wyznanie, right? Wyznawanie. When you confess, kiedy wyznajesz, the word of God, Słowo Boże is implanted in your spirit. Jest wręcz zapuszczone w twojego ducha. You know there are 150 promises in Christ Jesus to our life. Wiecie, jest 150 obietnic w Jezusie Chrystusie do naszego życia. 150 promises. 150 obietnic. That Jesus has given to us. Które Jezus nam dał. I bet you anything. Założę się o wszystko. Most of us don't know what it is. Większość z nas nawet ich nie zna. If I don't know what it is, że nie wiem, nie znam tych obietnic. How can I make it my own? Jak mogę sprawić, że staną się moje? Man, it's very quiet now. Coś cicho się zrobiło. Should we go for lunch? Idziemy na lunch? Romans 10:17 says. Rzymian 10:17. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Jest napisane, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo. When you hear, kiedy słyszysz, słyszysz. You hear, słyszysz. Faith comes. Pojawia się wiara. You hear once a week. Ale jak słyszysz raz na tydzień? How can faith come? Jak może się pojawić wiara?
You see why many people are living normal life? Wiecie, dlaczego tak wielu ludzi żyje takim normalnym życiem? Because faith only come once a week. Bo wiara w nich pojawia się raz w tygodniu. But for faith to come, ale aby pojawiła się ta wiara, you must hear. Musisz słyszeć. 6 days you must hear from your own voice. 6 dni musisz to słyszeć od swojego własnego głosu. So we come to church. A my przychodzimy do kościoła. I'm not growing. I mówimy, nie rosnę. Blame yourself. No, win siebie samego. Because pastor's voice one day, your voice 6 days. Bo to chodzi o to, że głos pastora ma być jeden dzień, ale twój 6 dni. Are we here? Jesteśmy tu? You must take time every day to hear that word. Musisz codziennie spędzić ten czas i słyszeć to słowo. Because when you hear that word, bo kiedy usłyszysz je, you know, wiesz, that you are unstoppable. Że już nie można cię zatrzymać. Come on. When you hear that word, kiedy słyszysz to słowo, you know, wiesz, that the promise of God is yours. Że to jest twoja obietnica Boża. When you hear that word, kiedy słyszysz to słowo, you know, wiesz, that the impossible can become possible. Że to niemożliwe może stanąć się możliwe. But what is our problem? Ale w czym tkwi nasz problem? The word of God is not our default mode. Słowo Boże nie jest takim naszym fabrycznym ustawieniem. You see, number one is confession. Po pierwsze jest wyznanie tego słowa. Right? Number two is what we call contemplation. A druga rzecz to jest dosłownie tłumacząc kontemplacja. Right? What is contemplation? Czym ona jest? Contemplation is a focused concentration on God's word. To jest skupienie się na Bożym słowie. Why? Why? Dlaczego? Because Romans 8:6 says. Bo Rzymian 8:6. It says to be carnally minded is dead. Że jeżeli jesteś masz cielesny umysł, to jesteś martwy. To be spiritually minded is life and peace. Ale jeśli jest twój zamysł jest duchowy, to zamysł ducha to życie i pokój. To be carnally minded is dead. Czyli zamysł ciała to śmierć. Spiritually minded is life and peace. Zamysł ducha to życie i pokój. Bad news comes to you. Przychodzi do ciebie jakaś zła wiadomość? Somebody in hospital. Ktoś w szpitalu? Somebody dying. Ktoś umiera? Somebody sick. Ktoś chory? God has given up hope. God has, you know, the hopeless situation. Ta sytuacja jest bez nadziei. Bad news comes. Przychodzą złe wieści. Your mind. Twój umysł. Is still a carnal mind. Jeżeli masz takie te myśli, to cały czas jesteś umysłu cielesnego. So when the news comes to your mind. I kiedy przychodzą do ciebie takie wiadomości, what your mind says? Co mówi twój umysł? I hope things will turn out. No, mam nadzieję, że rzeczy się odmienią. It's still doubts. Cały czas jest ta wątpliwość. It's still questions. Jest to kwestionowanie. It's still is emotional. Cały czas są te emocje. You know why? Wiecie dlaczego? Because the mind's still carnal. Bo umysł jest cały czas cielesny. But if it's a spiritual mind, ale jeżeli jest to umysł ducha, duchowy, it knows, wie, God is in charge. Że Bóg ma nad tym kontrolę. If it is a spiritual mind, jeżeli jest to umysł ducha, it knows in its emotion, wie wtedy w swoich emocjach, I don't have to worry. To okay, nie muszę się martwić. You just go about your day. Po prostu zajmij się swoim dniem. So? It's done. Bo się dokonało. I don't have to worry. Nie muszę się martwić. You see? So by the way your mind reacts, czyli sposób, w jaki reaguje twój umysł, you know whether you are a carnal mind or a spiritual mind. Wiesz wtedy, czy jesteś tego cielesnego zamysłu, czy duchowego zamysłu. Because a carnal mind, bo cielesny umysł, you have given up hope. To jest taki umysł, który podaje te nadzieje, ją oddaje. Ale duchowy umysł, life and peace. Jest w nim życie i pokój. You have no fear. Nie masz żadnego strachu. You have no fear. Are you seeing this? Nie masz strachu, widzicie to? Right? First is confession. Czyli wyznanie. So you confess and you recite the word of God. Czyli wypowiadasz to słowo, recytujesz je. But the second part, ale druga część, is contemplation. To ta kontemplacja. When the attacks come, kiedy nadchodzi atak, when the unbelief comes, kiedy ta niewiara przychodzi, how your mind responds. Jak reaguje twój umysł?
If your mind has been changed, jeżeli masz przemieniony umysł, your mind will respond accordingly. To twój umysł w taki sposób właśnie odpowie. But if your mind has not changed, ale jeżeli masz nieprzemieniony umysł, you're still struggling. To cały czas będziesz się zmagał. Please, proszę, keep praying for me. Módlcie się za mnie. Pray louder. Módlcie się głośniej. Pray faster. Szybciej. Pray more. Więcej się módlcie. Pray more. Więcej. How long to pray? Ale jak długo mamy się modlić? Okay? Can I show you a secret? Mogę wam zdradzić sekret? Did you ever see Jesus? Czy widzieliście kiedyś Jezusa? Or the disciples? Albo uczniów? Go to a blind guy's house? Którzy by weszli do domu ślepego? Go to a funeral? Albo na pogrzeb? And start a prayer meeting? I zaczęli zwoływać zebranie modlitewne? Never. Nigdy. Never. Nigdy. When they saw the blind, kiedy zobaczyli ślepego, heal! Uzdrowiony. Rise! Powstań. Why? Dlaczego? Because already done. Bo to już było wykonane. In their mind, they already know they win. Oni w umyśle swoim wiedzieli już, że this wygrają. Is just process. To był tylko proces. So the word confess, więc to słowo wyznawać is now a word that is inside of their being. Jest to słowo, które już jest w środku, częścią ich bytu. Right? It's totally on the inside of who they are. Ono już jest całkowicie w środku tego, kim oni są. Right? They confess, they contemplate. Oni wypowiedzieli, kontemplują to słowo. A trzecia część. The third part of the process is now they begin to see visually. Oni zaczynają to widzieć wizualnie. You begin to see in your dianoia, in your mind. W twoim umyśle, z greki dianoia, zaczynasz to widzieć. Your breakthrough is coming. Że nadchodzi przełom. Your miracle is coming. Że cud nadchodzi. Your healing is coming. Że uzdrowienie twoje nadchodzi. You see, so first, więc you begin to speak out the word of God. Po pierwsze, wypowiadasz to słowo Boże. Second, you begin to absorb the word of God in your being. Po drugie, nasiąkasz wręcz tym słowem Bożym w twoim bycie. Cancel every lie. Kasujesz każde kłamstwo. You cancel every negative. Kasujesz każdą negatywną rzecz. Cancel everything that wants to stop you. Każdą rzecz, która chce cię powstrzymać, kasujesz. And when you have done canceling, i kiedy już to kasowanie zrobiłeś, now you see the picture of miracle. Teraz widzisz ten obraz cudu. You see the picture of the breakthrough that's coming. Widzisz obraz tego przełomu, który nadchodzi. You see the picture of what God wants to do. Widzisz obraz tego, co Bóg chce zrobić. So until you see the picture, ale dopóki nie zobaczysz tego obrazu, you don't stop. Nie zatrzymuj się. That means the word of God. Oznacza to, że słowo Boże is a promise, jest obietnicą, but it's not your promise. Ale jeszcze nie jest twoją obietnicą. When it becomes your promise, ale kiedy stanie się twoją obietnicą, you can see it. No to wtedy to zobaczysz. You can see it. Zobaczysz to. When you can see it, a kiedy to zobaczysz, you can have it. Możesz to mieć. Right? You can have it. Możesz to mieć. Look at this verse of scripture. Spójrzmy na ten werset. Right? Hebrews 11:13. Hebrajczyków 11:13. Right? It says here these people died in faith. Że ci ludzie umarli w wierze, jest not, napisane, not having received the promise, nie otrzymawszy obietnicy, but seen it far off, ale ujrzeli i powitali je z dala. Were assured of them. I wyznali też je. They saw it far off. Widzieli je z dala. They didn't receive it. Ale nie otrzymali ich. They saw it far off. Widzieli je gdzieś tam daleko. But they receive an assurance. Ale otrzymali to zapewnienie. They knew. Wiedzieli. It was theirs. Że jest to ich. What am I telling you? What am I telling you? Co ja wam tu chcę przekazać? There's a process here. To jest proces. You know, a lot of Christians. Wielu chrześcijan. Confess. Wyznaje i wyznaje i wyznaje. Confess until the cow come home and the cow go back home. The cow come and go. Wyznaje aż do czasu, kiedy krowy przychodzą i krowy odchodzą z domu. But they don't believe. Ale nie wierzą. They don't believe in their mind. W umyśle swoim they nie wierzą. In their heart. W środku, w sercu nie wierzą. You know, young girl prays. Młoda dziewczyna modli się, Lord, na przykład. You're going to give me a husband. Panie, wiem, że dasz mi męża. Very handsome. Bardzo przystojnego. Oh, the most amazing guy. Super faceta.
And then pray. Modli się. After 3 years. A po 3 latach. Lord. Panie. You can give me a discount man. Daj mi jakiegokolwiek człowieka z takiego z discountu. Z dyskonta. As long as he is a good man. O ile jest to dobry człowiek. And then another 3 years. Mija kolejne 3 lata. Lord. Panie. Just give me a man. Daj mi jakiegokolwiek faceta. Why? Dlaczego? Because they couldn't see it. Bo nie widziały tego. I know a lady. Znam panią. In the nation of India. W Indiach. She prayed. Modliła się tak. The pastor asked her. Pastor poprosił ją. What kind of husband you want? Jakiego chcesz męża? Okay, her prayer was crazy. A jej szalona modlitwa brzmiała tak. She wanted a guy. Chciała faceta. With curly hair. Który miał kręcone włosy. Musician. Był muzykiem. Who drive. Który jeździł. A green beetle car. Zielonym Volkswagenem takim garbusem. The pastor said, "Why you ask all this?" A pastor pyta się, dlaczego to wszystko prosisz? She said, "When I was praying." Bo kiedy się modliłam. This is what I saw. No, widziałam coś takiego. The guy had curly hair. Facet miał kręcone włosy, był muzykiem. And he drive a green car. I jeździł zielonym garbusem. Exactly 1 year later. Rok później, dokładnie. She was married to a guy. Ożeniła się z człowiekiem. With curly hair. Który miał kręcone włosy. Play music. Grał muzykę. Drove a green car. I jeździł zielonym samochodem. Because what God showed, bo to, co Bóg jej pokazał, he will do. On to zrobił. So you have to, number 3, visualize. Czyli po trzecie, musisz to wizualizować. You have to see it. Musisz to zobaczyć. I'm going to finish soon here. Zaraz kończę. Right? Romans 4:20 says, Rzymian 4:20, mamy tam napisane. Right? Look at this. Spójrzmy. Right? I'm going to finish with this part of this process. Skończę tą częścią procesu. Right? It says here Romans 4:20. Rzymian 4:20. He did not waver at the promise. Jest napisane i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę. He did not waver. Nie zwątpił. What is waver? Co to znaczy zwątpić? That means one day yes, one day no. One day yes, one day no. Dosłownie w angielskim jest chwiać się. Raz tak, raz nie. Raz tak, raz nie. Right? So look at the process. Spójrzmy na ten proces. He visualized. On zobaczył. He was assured by faith. Był zapewniony wiarą. There was an outflow of emotional confidence. Był ten taki wypływ emocjonalnej pewności. He knew and he knew. Wiedział to. This is talking about Abraham. Jest tutaj mowa o Abrahamie. He packed his bag. Spakował się. His family. Całą swoją rodzinę. And he moved. I przeniósł się. He became part of the process. Stał się częścią procesu. He went to the place what he saw in the spirit. Poszedł do miejsca, które zobaczył w duchu. The greatest country was the one he came from. Ale większy, lepszy kraj to był ten, z którego on przyszedł. But God said, ale Bóg powiedział, I'm bringing you to a country, przyprowadzam cię do kraju, where I am the builder. Gdzie ja będę budowniczy. I will make you a rich nation. Stworzę z siebie bogaty naród. He didn't see it. On tego nie widział jeszcze. He couldn't see it. Nie mógł tego widzieć. But he believed the word. Ale uwierzył słowu. He confessed the word. Wyznał to słowo. He did not waver. In his faith. Nie chwiał się w swojej wierze. And he obeyed and stood firm. I był posłuszny i stał mocno. And the miracle came. I nadszedł cud. How do you have your divine nature? Jak mieć tą boską naturę, Bożą naturę? How do you have this divine nature? Jak ją mieć? Number one. Po pierwsze, is meditation. Medytacja. Number two. Po drugie, is visualization. To wizualizowanie. Number three. I don't have time, but just take it down. Po trzecie, nie mam już po prostu czasu, więc szybko zapisuję. Number three. Po trzecie. Number three. Po trzecie. Meditation, visualization. Medytacja, wizualizacja. Right? Meditation. Medytacja. And then we begin to visualize it. Później zaczynasz wizualizować to. And number three. I po trzecie. Is impartation. Jest to udzielenie tego. Impartation. Udzielenie. Right? How did
Joshua's DNA change? Jak się zmieniło DNA Jozuego? Because Moses laid hands. Bo Mojżesz położył na nim ręce. How did Elisha's DNA change? Jak się zmieniło DNA Elizeusza? Because he took the mantle of Elijah. Bo wziął płaszcz Eliasza. As a transfer. Był tam transfer dosłownie. Number four. A po czwarte. How do you take a hold of this divine nature? Jak zdobyć tę Bożą naturę? Meditation. Medytacja. Visualization. Wizualizacja. Impartation. Udzielenie. And transform. I przemiana. How are you transformed? A jak się przemieniasz? Jak jesteś przemieniany? Through every struggle that you go through. Poprzez każde zmaganie, walkę, przez którą przechodzisz. You know, graphite. Wiecie, grafit. And diamonds are of the same material. I diament to tak naprawdę dwa takie same materiały. Same material. Takie same. Graphite is the softest of material. Grafit jest jednym z najmiększych materiałów. Diamond is the toughest of material. A diament jednym z najtwardszych. Why? Dlaczego? Process. Dzięki procesowi. Because this one went through fire. Bo ten przeszedł przez ogień. Went through fire. Przez ogień. When you go through fire, kiedy przechodzisz przez ogień, you know one thing. Wiesz jedną rzecz. The divine nature is coming on the inside of you. Że wewnątrz ciebie pojawia się ta Boża natura. So if you want the divine nature, jeżeli chcesz tej Bożej natury, from today, od dzisiaj, be determined. Bądź zdeterminowany. My goal and my assignment, że mój cel i moje zadanie, is to become like Jesus. To stać się jak Jezus. When I become like Jesus, kiedy stanę się jak Jezus, I win. Zwyciężę. I win. Zwyciężę. The more my nature is changed. Im więcej mojej natury jest zmienianej, to Jesus, taki by była tak jak Jezus, I win. Zwyciężę. I win. Zwyciężę. How? Jak? Meditation. Medytacja. Every day. Każdego dnia. Visualization. Wizualizowanie każdego dnia. Waiting. Czekanie. For the right moments. Na ten właściwy moment. For that impartation. Właściwy moment na udzielenie. You know. Wiecie. That there is a place of impartation. Że jest takie właśnie miejsce udzielenia. Maybe someone like Pastor Wojtek. Może pastor ktoś, Leszek, jak pastor, pastor Jacob, Wojtek, pastor Leszek, David, pastor different ones are preaching. Jakub, pastor Dawid, inne typy głoszenia. But as they are preaching, ale kiedy głoszą, something is stirring on the inside of you. Coś się w tobie wzbudza. And you know, że wiesz, out of all those Sundays, że spośród tych wszystkich niedziel, today is the day of impartation. Dzisiaj jest ten dzień udzielenia. There's some coś rewiring. Coś się tak przeprogramowuje. That's why don't run to the altar all the time. Dlatego nie podbiegajcie tu do przodu za każdym razem. Run when you need to. Podbiegajcie kiedy potrzebujecie podbiec. Because you don't want to just get impartation from anybody. Nie chcecie po prostu tego udzielenia od każdego. You want to get impartation from the word that was released by a particular person that resonates with you. Ale chcecie tego udzielenia od tego słowa, które było wypowiedziane przez konkretną osobę, które to słowo rezonuje z tobą. So there is an impartation. Jest to udzielenie. And then what do you do? I potem co robisz? You wait. Czekasz. For transformation. Na przemianę. Why? Dlaczego? Because every struggle you go, bo za każdym razem, jak przechodzisz przez walkę, zmaganie, will be able to measure, będziesz w stanie zmierzyć, how much of you is the divine nature, jaka część ciebie to ta Boża natura, and how much of you is still your nature. A jak wiele jeszcze ciebie to jest ta druga natura. Because every trial, bo każda próba i trudność will reveal, objawi your true state. Twój właściwy stan. So what do you do? Więc co robisz? After that
po tej sytuacji Bóg da ci ten przełom. Wracasz do tej medytacji, rozważania. Nowa zasada, nowa obietnica, nowe zapewnienie, nowy przełom. I wizualizuj to, wyobraź sobie to. I znowu udzielenie. I wtedy zwyciężasz. I zwyciężasz. Z chwały w chwałę. W chwałę. Wiesz, że wiesz, że to już nie ty. To już nie ty, ale On działający w tobie i przez ciebie. Bo teraz jest ta Boża natura. Hallelujah. 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 Every head bowed and every eye closed. Zamknijcie swoje oczy, schylcie swoje głowy. Not sure how many of you are struggling here. Nie wiem, jak wielu z was się zmaga tutaj. Struggling in your emotions. Zmaga się z emocjami. Struggle in your mind. Swoim umysłem, z myślami. I want you to do two things when you go back. Chcę, żebyście zrobili dwie rzeczy, kiedy wrócicie do domu. Start putting into practice. Zacznijcie praktykować. Start putting into practice. Praktykować. When you go back, kiedy wrócicie, decide today. I zadecydujcie o tym dzisiaj. You know, I spend about 30 to 40 hours on the word every week. Wiecie, ja każdego tygodnia spędzam jakieś 30 do 40 godzin nad słowem. That is my commitment. To jest takie moje zobowiązanie. To the Lord. Do Pana, wobec Pana. And I study, ja studiuję not to teach, nie po to, by nauczać, I study because ale studiuję, bo I want to learn. Chcę się nauczyć. I want to be a student of God's word my whole life. Chcę być studentem Bożego Słowa całe moje życie. And one of the things I'm seeing in my life, jedną z rzeczy, którą widzę w moim życiu, is that the more I get into God's word, że im bardziej wchodzę w Boże Słowo, the less I have to pray. Tym mniej muszę się modlić. Okay? Don't get me wrong. Nie zrozumcie mnie źle. I spend a lot of time in God's presence. Wiele czasu spędzam w Bożej obecności. But my prayer times is not a shopping list. Ale moje czasy modlitwy to nie są czasy jakiejś listy zakupowej. There is no shopping list. Nie ma takiej listy zakupowej. Because God has already answered. Bo Bóg już odpowiedział. Wiele razy. Those things that were difficult, challenging, they are easy now. Te rzeczy, które były wymagające i trudne, teraz są łatwe. And I realize, i zdałem sobie sprawę, because God's word works, że Boże Słowo działa. There is power inside God's word. Jest moc wewnątrz Bożego Słowa. The hindrance was not God's word. Przeszkodą nie było Boże Słowo. The hindrance was me. Ale to ja byłem przeszkodą. Was me. To ja. My mind, mój umysł and my emotion was not free. I moje emocje nie były wolne. It was not free. Nie były wolne. It was still bound by the lies of the devil. Cały czas były związane kłamstwami diabła. It was still bound by deception. Cały czas były związane z wiedzeniem, oszustwem. Deception. Oszustwem. Because the mind of Christ, bo umysł Chrystusa and the emotions of Christ, i uczucia, emocje Chrystusa will make you a strong believer. Sprawią, że będziesz silnym wierzącym. The mind of Christ, umysł Chrystusa and the emotions of Christ, i uczucia, Jego emocje will give you an assurance, dadzą ci zapewnienie, no matter what I face, że nieważne, z czym się będę zmagał, I
fear nothing. Niczego się nie będę bał. Because my God, bo mój Bóg is a mighty fortress. Jest potężną fortecą. If you are struggling in your mind, jeżeli zmagasz się ze swoim umysłem, myślami, if you are struggling in your emotion, czy z emocjami, just quickly put up your hand. Weź swoją rękę. I want to pray for you. I podnieś swoją rękę, będę się modlił o was. Struggling in your mind, jeżeli zmagacie się z myślami, and you're struggling in your emotion, bądź z emocjami. If you put up your hands, quickly stand up. Just ci, którzy podnieśli ręce, wstańcie szybko. Nie przejmujcie się nikim dookoła was. If you're struggling, just quickly stand. Jeżeli zmagasz się, wstań szybko na swoje stopy. Because today is your day of victory. Bo dzisiaj jest twój dzień zwycięstwa. Today is your day of victory. Jest dzień zwycięstwa dla ciebie. Things are going to change from today. Dziś, od dzisiaj rzeczy się zmienią. What you see, to co widzisz, will not affect you. Nie będzie miało na ciebie wpływ. But what you do not see, ale to czego nie widzisz, will direct you. Będzie tobą kierowało. Because God wants you to become a man and a woman of faith. Bo chce Bóg, byś stał się człowiekiem i mężczyzną wiary. A man and a woman of the supernatural. Mężczyzną i człowiekiem tego, co ponadnaturalne. Mężem i kobietą, które będą nazywały rzeczy tak, jakby nie były. That you will begin to possess the supernatural miracles of God. I będziesz miał na własność tak jakby ponadnaturalne cuda Boże. Just lift up your hands. Unieście swoje ręce. Lift up your hands. Potężny Boże. Mighty God, Rabaraka Sarabarianda. Mighty God. Potężny Boże. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Módlcie się w duchu teraz. Mighty God. Potężny Boże. Potężny Boże. Just allow all your unbeliefs to go. Allow all your unbeliefs. Spraw, żeby pozwól wszystkie całej tej twojej niewierze, żeby cię opuściła. Powiedz Duchowi Świętemu, przepraszam cię, że wątpiłem w ciebie. I'm so sorry for my unbelief. Przepraszam cię za moją niewiarę. Lord, I'm so sorry for not believing you at your word. Panie, tak bardzo cię przepraszam za to, że nie wierzyłem twojemu słowu. Because you said heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ty powiedziałeś, że niebo i ziemia przeminą, ale moje słowo nie przeminie. So you are an upholder of your word. Ty trzymasz się swojego słowa. Dotrzymujesz go. Begin to talk to the Holy Spirit today. Zacznij rozmawiać teraz z Duchem Świętym. Say, Lord, powiedz, Panie, nie pozwól, bym była kobietą czy mężczyzną zwątpienia. Because doubt is not a doubt on a man, but a doubt on what God can do. Bo to zwątpienie nie jest zwątpieniem mężczyzny czy kobiety, ale w to, co Bóg może zrobić. Ask the Holy Spirit to change this carnal mind. Poproś Ducha Świętego, by zmienił twój cielesny umysł. I want to have a spiritual mind. Że chcesz mieć ten duchowy umysł. I want to have a belief system. Chcesz mieć taki system wierzącego. That I look into the future and I see a great future. Że będę patrzył w przyszłość i będę widział wspaniałą przyszłość. I see a great hope. Wspaniałą nadzieję, wielką nadzieję. Wielkie przełomy. I see miraculous things happening in my life. Będę widział cudowne rzeczy dziejące się w moim życiu i będę widział Bożą opatrzność. So this is what I wanted to do now. Chcę, żebyście zrobili coś takiego teraz. I want you to cancel every lie. Chcę, żebyś skasował każde kłamstwo. I want you to cancel every unbelief. Skasował każdą zwątpienie i niewiarę. Skasuj wszystko, co jest negatywne w twoim życiu. I want you to speak it out right now. Wypowiedz to teraz. Come on, vocalize it. Wypowiedz, zwokalizuj to, wypowiedz to. Każde kłamstwo w imieniu Jezusa. Wszystko, co negatywne w imieniu Jezusa. To nie ma to miejsca w moim duchu, we mnie. Every unbelief.
każda niewiara. Every poverty mentality. Każde w duchu bóstwa, mentalność ubóstwa. Every negative mentality. Każda taka negatywna mentalność. False humility. Fałszywa skromność. Każde kłamstwo społeczeństwa. Każde kłamstwo wroga. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Teraz się módlcie, módlcie się. Otwórzcie usta i módlcie się. Wyznajcie to. Wymódlcie to z siebie. Wymódlcie to z siebie. Bóg chce złamać te łańcuchy na twoim życiu. Pan chce złamać te warownie w twoim życiu. Pan chce złamać tę niewiarę w twoim życiu. Chce, byś był mężem i kobietą wiary. Declare with me today. Ogłoś to dzisiaj. Every lie, każde kłamstwo of the devil, szatana is canceled. Jest skasowane. Is canceled. Jest skasowane. Every negative thought, każda negatywna myśl will have no residence in me. Nie miała, nie będzie miała miejsca zamieszkania no we mnie. Residence in me. Żadnego miejsca zamieszkania from we mnie. Today, od dzisiaj będę miał umysł Chrystusa. Będę myślał to, co Chrystus myśli. I będę miał Jego uczucia, emocje. Będę czuł to, co On czuje. Będę wierzył w to, co On wierzy. Będę widział to, co On widzi. I ja ogłaszam. Ogłaszam. Come on, begin to declare. Dalej, ogłaszajcie begin to. To ogłaszajcie to. Ogłaszam. Miracles. Cuda. Ogłaszam. Healing. Uzdrowienia. Ogłaszam. Ponadnaturalne dzieła Boże. Ogłaszam. Opatrzność nieba. Ogłaszam pełnię Boga. I ja otrzymuję to. Przyjmuję to. Przyjmuję to. All over the church, I receive it. Niech Kościół to powie. Otrzymuję to. Przyjmuję to. Przyjmuję to. Unieście ręce. Przyjmuję to. Przyjmuję to. Miejcie cały czas zamknięte oczy. Oczy zamknięte. Oczy zamknięte. Powiedz: Ojcze, od dzisiaj, będę to widział. Będę to widział i będę to miał. Będę to miał. Będę to miał, posiadał. Te obietnice, te przełomy, te cuda. Boże, będę je posiadał. Będę je posiadał. Cześć, nazywam się Jakub Kamiński i cieszę się, że wysłuchałeś tego przesłania. Wierzę, że wniosło ono nowe rzeczy do twojego życia, a ty czujesz się zachęcony i zbudowany. Jako North Church modlimy się, abyś żył zwycięskim życiem, do jakiego powołał Cię Jezus. Jeśli czujesz się poruszony do tego, aby wesprzeć finansowo to, co robimy, możesz zrobić to klikając link w opisie tego filmu. Odwiedź nasze media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie.